Sobota, 28 lipca 2012 roku. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj w Sulejowie na Contest Campie 4, czyli na zlocie słuchaczy, działaczy, sympatyków internetowego radia Kontestacja. I zapraszam na odcinek specjalny audycji Gość Miesiąca. Audycji, która, no jak sama nazwa wskazuje, średnio raz w miesiącu w tym radiu internetowym jest nadawana. Jest to odcinek specjalny tutaj prosto z Contest Campu. Ja nazywam się Krzysztof Maczyński, jestem dziennikarzem Kontestacji, prowadzę tę audycję. I w tej audycji zapraszamy gości, znane osobistości po to, żeby opowiedziały coś o swoich poglądach, o swojej działalności. Gościem miesiąca, gościem przełomu miesięcy lipca i sierpnia, bo za chwilę powiem dlaczego, jest dzisiaj tutaj z nami na Contest Campie i w tym odcinku specjalnym audycji polityk, publicysta, pan Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Kongres Nowej Prawicy. Witamy serdecznie. Dziękuję. Czuję się powitany. Jak mówił, tak? Jak mówił kapitan zbójców Makuszyńskiego, bardzo zły to jest kapitan, co nie żyje, gdy jest witan, więc ja jestem powitany, żyję. Jest pewnym dowodem. Witam zacne, wyselekcjonowane grono. Rozumiem, że kierownictwo Kontestacji postarało się Żydów i wegetarian wyeliminować, dając kotlet schabowy. I w ten sposób mamy tutaj szczególne grono, do którego można spokojnie mówić. Co prawda do Żydów też mi się dobrze mówi, do wegetarian, ale to taki żart. Proszę Państwa, co? Tak jest. Powiem jeszcze, zanim przekażę panu Januszowi głos na dłużej, że przebieg tej audycji będzie taki, że na początku pan Janusz wygłosi prelekcję na temat koniec Unii, nowe szanse Polski, ponieważ pan Janusz od dawna już przepowiada takie proroctwo, że obserwujemy schyłek Unii Europejskiej, że rozpadnie się strefa euro i potem to już poleci, tak jak, prawda, kostki domina. I w związku z tym my, każdy z nas indywidualnie, jak również jako państwo, jako byt polityczny Polska, możemy się zachować mądrze, wykorzystać szanse, które się z tym wiążą, no albo niemądrze, czyli je przepuścić. I temu będzie poświęcone wystąpienie pana Janusza. Natomiast potem będzie ono wyemitowane na antenie Kontestacji w środę, czyli 1 sierpnia już, dlatego powiedziałem, że gość przełomu miesięcy. W środę 1 sierpnia o godzinie 18.30, więc jeżeli słuchacie nas wtedy w radiu, to zapraszam do wejścia na czata chat.kontestacja.com. Ja tam jestem, przynajmniej powinienem być. A potem do dzwonienia po zakończeniu emisji, ponieważ w planie jest afterparty, czyli luźna rozmowa o tym, co zostanie powiedziane na antenie. Będzie można dzwonić na Skype'a kontestacja.com lub pod telefon 222-195-321. Powtarzam, 222-195-321. Natomiast dalszy ciąg tego odcinka będzie taki, że po prelekcji pana Janusza będę moderował dyskusję, z której będą mogli tutaj zgromadzeni zadawać pytania. Przeplatał je będę pytaniami, które przysłaliście na e-maila. To jest zwrot w stronę uczestników, w stronę słuchaczy, którzy słuchają nas z nagrania. A jeżeli słuchasz nas o jakiejś innej porze niż teraz bądź w środę, to prawdopodobnie słuchasz nas, bo pobrałeś odcinek offline. W takim przypadku zapraszam. No pozostałe grupy też zapraszam, ale ukłony teraz i pozdrowienia dla grupy słuchaczy, którzy nas słuchają, ponieważ ściągnęli sobie ten odcinek ze strony. Zapraszam do dyskusji wtedy tekstowej w komentarzach. A teraz przekazuję głos właśnie naszemu gościowi. Proszę Państwa, jak już mówiłem, mam do czynienia z gronem wybranym, w związku z czym nie będę musiał mówić te skurwysyny i tak dalej, bo to, te epitety to tylko w demokracji, ja tu rozumiem, że towarzystwo nie jest specjalnie demokratyczne, tylko normalne. Otóż zacznę od przypomnienia, że świętej pamięci Muammar Kaddafi stworzył 17 rozmaitych Unii, a to z Tunezją, a to z Libią tworzył, a to z Marokiem tworzył, a to z Dahomeją tworzył, a to z Syrią, a to z Egiptem, w różnych układach. Wszystkie się rozleciały, najdłuższa trwała 4 miesiące chyba. Imperium Rzymskie powstawało przez 300 lat i trwało ponad 500. I się mówiło wieczne miasto, wszyscy przywykli, że istnieje imperium.
W rzeczywistości tworzenie Unii Europejskiej trwało jakieś 15 lat, a istnieje formalnie od 2,5 roku, a ludzie już uważają, że ona jest czymś trwałym, co pokazuje, jak w jakiej dziwnej epoce żyjemy, że rzeczy całkowicie ulotne uważane są za trwałe już. Wystarczy istnieć przez 2,5 roku, a ludzie są przekonani, że to już jest trwałe, będzie trwało do końca świata. Otóż pozbądźmy się złudzeń. Rzeczy, które od początku całkowicie sztuczne, zbyt długo trwać nie mogą. Oczywiście dawniej się tworzyło imperia, podbijając ludy w mocy siły militarnej i tak długo, dopóki starczyło pieniędzy na wojska, no to można było imperium utrzymać. Imperium europejskie tworzone jest w mocy przekupstwa. Na przykład chłopom dano tam po 200 zł z hektara, prawda? Politykom tam posady w Unii Europejskiej i tak dalej. No i w wyniku tego metodą przekupstwa, znacznie tańszą niż wojna, przypominam, że przekupienie ludzi jest tańsze niż wynajęcie dywizji, niszczenie wszystkiego. Jest to bardzo taka cywilizowana, powiedziałbym, metoda tworzenia imperiów, ale pieniądze się kończą i w tej chwili już dodrukowują pieniądze, bo już się skończyły te pieniądze dawno tak naprawdę. No i teraz jest pytanie, kiedy rosnąca inflacja spowoduje krach tego całego mechanizmu. Ja twierdzę, że jeszcze tej jesieni, pesymiści twierdzą, że to potrwa jeszcze do 2013 roku, ale to nie ma takiego szczególnego znaczenia. Ważne jest to, że ten rozpad jest po prostu nieunikniony. Nie dlatego, że Unia jest czymś z definicji złym, tylko dlatego, że ona jest absurdalna. Z punktu widzenia celu, jakim tak powiem, była tworzona. Przypomnę, że matecznikiem, znaczy pierwowzorem Unii Europejskiej była tak zwana Europejska Wspólnota Gospodarcza, właściwie Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która została założona w roku 1952 na lat 50. Ponieważ twórcy Unii Europejskiej byli absolutnie przekonani, że do roku 2002 Unia już powstanie formalnie, to nawet zapomnieli o tym, żeby zadbać o jej przedłużenie, w wyniku czego wspólnoty europejskie, te trzy, które tworzyły Unię, nagle okazało się, że to tylko dwie wspólnoty, ponieważ trzecia przestała istnieć, bo zapomniano przedłużyć jej istnienie. To pokazuje pewną pogardę i nonszalancję dla tych, co tworzyli Unię, nonszalancję i pogardę dla prawa. Jak Państwo są bardziej aktualny przykład pogardy dla prawa, to jest przykład jednej z nielicznych pozytywnych działań rządu Jego Ekscelencji Donalda Tuska. Mianowicie ten rząd zawetował i miał do tego prawo zgodnie z traktatem lizbońskim, zawetował dalsze rozszerzenie walki z globalnym ociepleniem. Jaki był efekt? To był jedyny rząd, który to zrobił. Jedyny. Skorzystał z liberum veto, nawiasem mówiąc, co teraz robią nauczyciele w szkołach, którzy tłumaczą dzieciom, że liberum veto jest czymś bardzo szkodliwym i spowodowało klęskę Rzeczpospolitej. I teraz muszą chwalić jego syna Donalda Tuska za to, że zawetował rozszerzenie globalnego ocieplenia. Znaczy walki z globalnym ociepleniem, proszę Państwa. Jaki był efekt? Pani komisarz do spraw tam energetyki oświadczyła, że to veto da się obejść. Po prostu i zwyczajnie. Zatem pogarda dla prawa u tych ludzi jest nieprawdopodobna. Ja jestem z partii prawicowej i uważam, że spójność z spoiwem państw, to będą Austro-Węgry, prawda, czy coś, to jest prawo. Prawda? Prawo, czyli to nie musi być monarchia, musi być republika, ale musi istnieć prawo. Na przykład mamy w tej chwili do czynienia w Ameryce, ale w Unii Europejskiej, w PiS-ie, z rewolucją moralną. Ludzie uważają, że jeżeli coś jest ich zdaniem niemoralne, to trzeba zwalczać. Zwróćcie uwagę na zupełną różnicę podstaw między państwami europejskimi, państwami naszej cywilizacji, które były oparte o prawo rzymskie, które były na ogół, a państwami opartymi o moralność. Jeżeli mamy prawo, to prawo wiadomo jak działa, prawda? Wiadomo mniej więcej jak się je interpretuje. Nie można zanadto prawa nagiąć. Prawda? Prawo mniej więcej jest wszystkim znane. Natomiast jak mówimy o moralności, no to jeden ma taką moralność, drugi ma inną moralność. I w tym momencie zaczyna się wojna, prawda, między przedstawicielami różnych moralności, z których każdy uważa, że należy działać moralnie. Dałem taki przykład niedawno na którymś z moich blogów, że PiS działa w ten sposób, że ona chce karać, nawet Romek Szewiety tak mówi, prawda, za to, że to byli kaci, którzy działali na rozkaz PRL-u. Ale przepraszam, jeżeli Polska by napadła na Dachomej
i podbiła Dachomej, to nie można karać luzerców, przynajmniej nie można robić tego wstecz, prawda? Bo obowiązywało prawo Dachomeju, które pozwalało na luzerstwo i nie mamy prawa, mimo że sama moralność by kazała tych luzerców, prawda, jakoś tam pozjadać za karę, to, proszę Państwa, nie wolno tego robić, bo w tamtym czasie, na tych ziemiach obowiązywało konkretne prawo i prawo nasze narzucone temu Dachomejowi nie może działać wstecz. Czy mamy je narzucać, to jest inna para kaloszy, ale z całą pewnością nie może ono działać wstecz, prawda? Natomiast tutaj zwolennicy PiS-u no chcą karać ludzi, którzy działali zgodnie z prawem PRL-u, prawda? Wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem PRL-u, bo to się nie godzi z ich moralnością. No to jest absolutnie rzecz niedopuszczalna dla prawicy. Prawica mówi o prawie, prawda? Jak sama nazwa wskazuje. I prawo musi być przestrzegane. Złe prawo, nieważne, może być złe prawo, ale prawo jest prawem. To jest całkowicie odmienna postawa, bo prawo daje jakąś podstawę do działań. Wiemy, na jakim świecie żyjemy. Natomiast jak rządzi moralność, no to wiecie Państwo, jak tworzono Unię Europejską, czyli jeszcze to była właśnie WG, potem były wspólnoty europejskie, te trzy, potem dwie, prawda? No to jak to tworzono, to ludzie myśleli, że budujemy ustrój wolności. Proszę Państwa, dzisiaj, nawet w dziedzinie seksualnej, jesteśmy terroryzowani. Człowiek boi się na przykład wziąć siostrzenicę na kolana, bo nie podejrzano o pedofilię, prawda, natychmiast. Społeczeństwo stało się sztywne. Człowiek się boi dotknąć, poklepać dziewczynę po tyłku, bo może zostać skazany za molestowanie seksualne. I mimo, że dziewczyny mówią, że one by chciały być traktowane jako obiekty seksualne, bo to jest ich marzeniem, to nie można tego zrobić, bo pacjenci się boją, że pójdą za to do więzienia. Otóż terror narósł nawet w takiej dziwnej dziedzinie, w której wszyscy myśleli, że będzie jakaś wolność, prawda, tam co było w latach 60., 70., skąd? Narasta terror coraz większy. W gospodarce terror jest wręcz nieprawdopodobny. Może podamy przykład, bo mówiłem o Rzymie. W Rzymie było niewolnictwo, ale po jakimś czasie niewolników z nim przerobiono na kolonów. Osadzano ich na prawda, działkach ziemi, do których byli de facto przywiązani. Otóż dzisiaj w PRL-u to byliśmy niewolnikami, obecnie ludzie są kolonami. Proszę zwrócić uwagę, że w gruncie rzeczy bardziej wolny był człowiek z PRL-u w przedsiębiorstwie państwowym, który mógł zwolnić wymówienie z pracy, pójść sobie do innej pracy. Natomiast właściciel, on nie może swojej firmy rzucić. On stawia dorobek swojego życia. Nakładają na niego coraz wyższe podatki, coraz większe obciążenia, prawda? A on nie może uciec. Bo to jest jego własność. Ta własność jest dla niego, on jest przywiązany do tej własności. W ten sposób przywiązano ludzi bardziej niż było to w PRL. To jest szokujące dla niektórych, ale takie są realia. Takie są realia. Socjaliści wpadli na znacznie lepszy pomysł niż niewolnictwo, bo niewolnictwo jest niewydajne gospodarczo i wpadli na pomysł, żeby przerobić ludzi na kolonów, prawda? Na takich półniewolników, nie? I Unia Europejska jest budowana na tych dwóch fundamentach, na braku wolności i na braku prawa. Na braku prawa w każdej chwili obowiązuje inna interpretacja, taka jaka właściwy komisarz podejmie, nasz przyjaciel, który pracuje w Brukseli, na pytanie, czemu tak dziwnie działa Unia, mówi, no wie pan, bo to jest tak, on jest dość wysoko w tej strukturze. Jak pierwszy się obudzi komisarz liberał, to rozstrzyga sprawę liberalnie. Jak pierwszy się obudzi socjalista, to rozstrzyga sprawę socjalistycznie. Nie ma żadnych stałych reguł. Jest po prostu jeden wielki bałagan. Chcę przypomnieć zupełnie drastyczne przykłady pogardy dla prawa, które obowiązują w Unii Europejskiej. No, taki najbardziej chyba drastyczny. To jest przykład sprzed chyba 6 lat. Kiedy obowiązywał jeszcze artykuł 55 Konstytucji w wersji pierwotnej, nie był jeszcze zmieniony. Artykuł był to chyba jedyny jasny artykuł w Konstytucji. Artykuł ten mówił, że ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. I jak młodzi ludzie może już nie pamiętają, lat temu 5, czy tam coś tam, zdarzył się przypadek, że cygan spod Białegostoku, obywatel polski, wyjechał do Brukseli. I jak jakiś nastolatek nie chciał mu oddać Walkmana, to go tam zadźgał, czy zastrzelił, nawet nie pamiętam, co z nim zrobił. I uciekł do Polski. I proszę sobie wyobrazić, sądy nakazały wydanie tego człowieka, mimo że artykuł 55 Konstytucji
wyraźnie mówił, ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. W pół roku potem zmieniono ten artykuł, ale powtarzam, wydano go, mimo że on obowiązywał. Otóż ja oświadczam, że w wolnej Polsce, tak samo jak sędziowie salinowscy idą pod sąd, sędzia, który go wydał, pójdzie pod sąd. Po prostu i zwyczajnie. Za bezczelne kpiny z konstytucji. Chciałem przypomnieć, że lat temu 4 czy 3,5, czyli jeszcze przed ratyfikacją traktatu lizbońskiego przez zdrajcę Lecha Kaczyńskiego, jeszcze wtedy byłem z Michalkiewiczem zresztą na takim seminarium na uniwersytecie, no było kilka przemówień moje, Michalkiewicza, ale kilkanaście innych. I między innymi przemawiała pani Jungnickel, zapomniałem jej imienia, sędzia, doradca sędziego Sądu Najwyższego i ona powiedziała otwarcie, przypominam, że było to przed ratyfikacją traktatu lizbońskiego, powiedziała otwarcie. Sędziowie w Polsce będą wykonywali zalecenia Unii Europejskiej, nawet gdy były one sprzeczne z polską konstytucją. No, w normalnych krajach takiego sędziego się rozstrzeliwało. Po prostu. Otwarte kpiny z prawa. Państwo prawa nie może istnieć, jeżeli sędziowie sobie jawnie z niego kpią. Prawda? To się kwalifikuje do kary głównej. W każdym normalnym kraju król kazałby takiego sędziego po prostu zdekapitować. Natomiast pani Jungnickel nikt oczywiście nie ruszył. Co pokazuje dobitnie, że prawo nie jest spoiwem Unii Europejskiej, tylko wola, każdorazowa wola komisarzy, prawda, właśnie bliżej określonych ciał, to nie bardzo wiadomo, kto tam tak naprawdę decyduje w tej Unii. Jakie tam wpływy mają różne służby specjalne, mają tam Wielki Wschód Francji, nie tylko Francji, prawda, różne tam organizacje mają swoje wpływy, ale jest to twór od początku kaleki. I to jest powód, dla którego ona się musi rozpaść. Bo nie ma jasnej podstawy prawnej, nie ma również jasnej podstawy moralnej. To państwo, które buduje najokropniejszy socjalizm rozwinięty znacznie bardziej niż w Związku Sowieckim, ponieważ w Związku Sowieckim nie było obowiązkowego ocena samochodu. Nie było zasiłku dla bezrobotnych. Socjalizm w Unii Europejskiej jest znacznie dalej posunięty niż w Związku Sowieckim, prawda? A jednocześnie twierdzi, że jest państwem liberalnym. Że buduje tam wolność gospodarczą i tak dalej. Otóż nie można, nie daje się na dłuższą metę budować państwa na kompletnym oszustwie. To może się udawać na krótką metę. Natomiast po jakimś czasie następuje starcie się frazesów, z których tam ludzie wyciągają jakieś konsekwencje, z rzeczywistością. I powiem, to jest powodem, dla którego Unia Europejska jest skazana na klęskę. Bo w tej chwili oni już nie mogą zmienić swojej retoryki, to jest niemożliwe. Za dużo ludzi, jak powiem, zapisało się do tej Unii Europejskiej w przekonaniu, że właśnie budują ten eurosocjalizm, prawda, są tego przekonani. I teraz oni by obalili tych, co budują, gdyby ci chcieli zmienić kierunek polityki. Także ona musi iść do klęski. Ja powtarzam, klęska jest gospodarcza, bo jak mówił albo Parkinson, albo Towson, już nie pamiętam, ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Powtarzam, Unia już zbankrutowała. Nie tylko Unia zresztą. Wszystkie państwa białego człowieka są bankrutami. Pamiętajmy, że kiedyś biały człowiek rządził światem i myśmy kolonizowali cały świat. Dzisiaj nas kolonizują, bośmy odeszli od principów europejskich. To, czego uczą państwa z Brukseli, są to zasady dokładnie odwrotne od europejskich. Chciałem przypomnieć, że zasady europejskie one się wywodzą z cywilizacji jeszcze sumeryjskiej, żydowskiej, chrześcijańskiej, greckiej, rzymskiej, germańskiej może i innych. I utworzyły się jakieś takie bardzo ciekawa cywilizacja, bo to jest tak jak z genami, nie? Że gatunek jest dobry, jeśli ma dobry zestaw genów. Nie? I wtedy on zwycięża, a jak ma zły zestaw genów, to nie zwycięża. Skąd wiemy, że ma zły? Bo nie zwycięża, prawda? To jest jasne. No i stąd wiemy, że zasady naszej cywilizacji były zdrowe, bo myśmy zdobyli cały świat. I jakie to były zasady? Od takie drobne, na przykład prawo nie działa wstecz. Pamiętaj o rozchodzie, żyć z przychodem w zgodzie, że ludzi się nie torturowało, prawda? Teraz się to robi już, prawda? Że
Barwała zasada, no przepraszam bardzo, mam dziury pamięci, pamiętaj o rozchodzie, żyć z przychodem w zgodzie. Chcę przypomnieć, że dzisiaj wszystkie państwa białego człowieka są zadłużone. O ile Chiny mają nadwyżki, a o tyle wszystkie państwa Unii są po prostu bankrutami. Żeby to powiedzieć jasno. One drukują pieniądze i tym zapychają dziury w budżecie. Chciałbym, żeby dać sobie sprawę, bo żeby przychodzić do Polski, to nam się wmawia, że Polska dostaje od Unii Europejskiej jakieś potworne pieniądze. Otóż przypomnijmy, że w wyniku działań Unii Europejskiej, tych, co nimi rządzą, Europie płaci się za gaz 4 razy tyle niż w Stanach Zjednoczonych, wyjąwszy Hawaja. Na Hawajach cena jest zbliżona do europejskiej. We wszystkich innych Stanach ceny są mniej więcej 4 razy niższe niż w Europie. Jeżeli teraz sobie policzymy, no ja płacę może więcej niż zwykle, bo tam ładne kilka tysięcy, a jeżeli tylko policzymy, że ta nadwyżka, którą płaci Polak rocznie za gaz, rocznie powtarzam, jest 1000 zł, to 1000 zł razy 38 milionów Polaków to jest 38 miliardów. Samego tego jest więcej niż dostaliśmy od Unii Europejskiej. Strata, jaką Polska poniosła z tego powodu, że jesteśmy okupowani przez Unię Europejską, jest większa znacznie niż dotacja. Ale tylko z tego powodu. A to samo jest z elektrycznością, to samo jest z tysiącem innych rzeczy. Samo na przykład zakaz skrętu na zielonej strzałce, prawda, to jest kilkanaście milionów złotych dziennie strat. Bo time is money. Jeżeli człowiek stoi, mógłby jechać, prawda, stoi i on i samochód stoi i się marnuje, prawda, jego czas. To są gigantyczne straty z takiego jednego drobnego zarządzenia. Prawda? Amerykanie wiedzą, przynajmniej wiedzieli, że time is money, a dzisiaj to nikomu nie interesuje. Prawda? Nasz czas, naszych okupantów nie interesuje zupełnie. I powstaje pytanie, czy Polska będzie w stanie się utrzymać w momencie, kiedy upadnie Unia Europejska. Po prostu bankrutuje. Otóż, jak słusznie to mówi Stanisław Michalkiewicz, grupa, która nami rządzi, to jest coś na kształt polityków kompradorskich, czyli ludzi, którzy żyją z tego, że wysługują się obcym. Tak jak w Chinach, prawda, oni tam byli, świadczyli rozmaite usługi, z tego tam żyli, byli pośrednikami w handlu, etc. Tak samo dzisiaj ci ludzie biorą pieniądze za to, że sprzedają nas obcym okupantom. Bo ta okupacja jest okropna. Tam Polska to jest małe piwo, proszę Państwa. Popatrzcie Państwo na Niemcy. Niemcy to jest potężny kraj, mający znakomitych techników, wspaniałych inżynierów. Do niedawna miał pracowitych i wykształconych robotników. Teraz już nie ma, ale miał. Miał kapitalistów, no może nie najlepszych, ale Thyssen, Krupp, Daimler, no byli kapitaliści. Prawda? Proszę Państwa, ten kraj z tak wspaniałą gospodarką po kilkunastu latach okupacji przez Unię Europejską ma tempo rozwoju od minus 1 do plus 1. Mongolia ma 17, właśnie. To pokazuje, co pokazuje na kompletny upadek gospodarki pod okupacją Unii Europejskiej. Tej potwornej biurokracji, która wysysa siły, wysysa krew z każdego człowieka, który usiłuje coś zrobić. Bo z tego sobie zdajmy sprawę, prawda? Unia Europejska jest absolutnie antyeuropejska w wszystkich swoich hasłach, prawda? Przede wszystkim podstawową wartością europejską było to, że nigdy Europa nie była zjednoczona. Od tego może warto by zacząć. No tak, bo to jest bardzo ważne, byśmy się bili między sobą. Jeżeli narody biją się między sobą, to rośnie waleczność. Tak, występuje selekcja naturalna, to jest bardzo istotne. Słabsi giną, to jest bardzo istotne, proszę Państwa. Dzisiaj dbamy przecież nie o tych najlepszych, którzy walczyli, tylko o niepełnosprawnych. A w wyniku czego mamy coraz więcej niepełnosprawnych dzieci. To jest katastrofa. To jest katastrofa. To jest ciekawe, że ludzie, którzy tworzą Unię, twierdzą, że Karol Darwin, mówią o Karolze Darwinie, ale zdecydowanie odrzucają postulat selekcji naturalnej. To po prostu zakłamanie oszuści. Tak samo jak mówią o liberalizmie, nie są wcale liberałami. Tak samo mówią o Darwinie i absolutnie są antydarwinista. Absolutnie, Andrzej. Przecież jeżeli na przykład ktoś powie, że nam wzrośnie współczynnik umieralności niemowląt, to jest to dobrze. To jest to dobrze. Bo dzięki temu zmarły niemowlęta nieprzystosowane do życia, które potem będziemy przez całe życie, prawda, będziemy musieli się nimi. Nie mówię, że trzeba je zabijać.
Ja tylko mówię, że trzeba, rodzice muszą płacić, jeżeli zapłacą, no i utrzymają, jeżeli nie zapłacą, no to nie, prawda? Występuje selekcja naturalna w tym momencie. Natomiast ta selekcja została wyłączona. W tej chwili ratuje się praktycznie każde niemowlę. W wyniku tego przerasta nam ogromna ilość ludzi niepełnosprawnych w ten czy inny sposób. Znacznie większa niż była kiedyś. Także powtarzam, to wszystko, co robi Unia, jest sprzeczne z podstawowymi wartościami europejskimi. Jest to najbardziej antyeuropejska organizacja, jaką sobie można wyobrazić. Znaczy, Adolf Hitler był jeszcze lepszy, można powiedzieć. Ale to wszystko idzie w tym samym kierunku. Chciałem przypomnieć, że jeżeli państwo sobie wezmą sobie postulaty NSDAP, to wszystkie postulaty NSDAP z wyjątkiem w stosunku do Żydów i do kobiet są realizowane przez Unię Europejską. Dlatego właśnie nie wolno czytać i cytować programów NSDAP, bo podobieństwo ustaw hitlerowskich do unijnych po prostu się rzuca w oczy. Wszystko jest, wspólna waluta miała być europejska i zakaz palenia, prawda? No, wszystko to samo. Wielkie firmy, niby prywatne, ale tak naprawdę sterowane przez państwo. To jest po prostu hitleryzm. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy słowo eurosocjalizm, otóż jeżeli, tak jak chcą ci, co budują Unię Europejską, chcą zbudować naród europejski, nawet mówią czasami naród europejski, to w tym momencie eurosocjalizm z definicji staje się narodowym socjalizmem, prawda? Po prostu i zwyczajnie. Nic go od siebie, od tego ideału hitlerowskiego nie różni. Także wartości europejskie są w tym, powtarzam, całkowicie sprzeczne i one się tlą w ludziach, co oczywiście daje dodatkowy element do rozpadu Unii Europejskiej. No i teraz przejdźmy wreszcie do Polski. No się musi rozpaść. Co się dzieje w Polsce? Otóż, proszę Państwa, mamy pewne jaskółki pozytywne. Między innymi to, że pan Tusk zawetował te dalsze rozszerzenia walki z Globciem. Mamy to, że na przykład rząd polski jako jedyny nie zakupił tej szczepionki przeciwko świńskiej grypie. To była afera na kilka miliardów euro. Nikt nie poleci za aferę z tym, z rzekomą epidemią świńskiej grypy, której przecież nie było, jak wiadomo. Nikt nie poleci siedzieć, bo tam siedzi złodziej na złodzieju. I to znaczy, może powiedzieć sobie tak. Mamy, idea sobie demokracji polega na tym, że mamy warstwę niewolników, mamy warstwę panów, taką średnią warstwę panów i mamy wąską grupę arystokracji. Tak normalnie zawsze są trzy klasy społeczeństwa, prawda? To z kim rządzi. No więc ja może odwołam do pewnego przykładu, nie wszyscy słuchacze go znają, czyli państwo go pewno zna. Otóż to jest przykład, który się wodzi jeszcze od Ayn Rand. Otóż siedział sobie Katon Starszy w swojej willi na Tuskulanu i tam pisał sobie historię Rzymu, popijał czerwone winko, no i ten. No a 20 tam niewolników na plantacjach tłoczyło tam jakieś oliwki, prawda? Przelewało te oliwki, no i z tego żyło tych 20 niewolników oraz Katon Starszy. Rzecz jasna, Katon Starszy na znacznie wyższym poziomie, ale wszyscy z tego jakoś żyli. Ale na czym polega istota niewolnictwa? Na tym, że tych 20 niewolników musiało, chcąc nie chcąc, utrzymywać katona. Otóż jeżeli dzisiaj stoi sobie menel pod budki z piwem, a 20 ludzi w podatkach mówi, składa się na zasiłek do niego, to ten menel jest ich panem. A to są niewolnicy, tak, ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy muszą płacić te podatki, są niewolnikami tego menelstwa, które rządzi. I tego menelstwa jest większość. Większość ludzi żyje albo na posadach państwowych, albo na zasiłkach państwowych. To jest klasa rządząca, to menelstwo. Ono rządzi, a na górze jest banda cwaniaków, która kradnie, albo ma swoje idee, tak jak Busa Hitlera, prawda? Gdzie część ludzi wierzyła w socjalizm, a część ludzi po prostu chciała kraść. Prawda? Tak samo było w Sowietach, prawda? Część kradła, a część budowała socjalizm. Tak samo jest i dzisiaj w Unii Europejskiej. Część to są obłędni zupełnie ideolodzy socjalizmu, a część to są cwaniacy, którzy po prostu kradną. Trzeba powiedzieć jasno, bo jeżeli na przykład Unia Europejska wydaje zakaz używania żarówek, no to ja rozumiem, o co chodzi, prawda? Dostali w łapę od prezydentów świetlówek i to jest ludzkie, jakieś zrozumiałe, prawda? Wiemy dokładnie, dlaczego to zrobili. Natomiast jeżeli wydany został zakaz obcinania psom ogonów,
jest taki zapas, nie wiem, czy Państwo wiecie, to już nikt nikomu nie dał w łapę. Jest to po prostu czyste wariactwo, które jakiemuś kobietemu idiocie, ochroniarzowi przyrody albo czemuś takiemu, prawda, przyszło do głowy. Przypominam, że w Związku Sowieckim nie wydano zakazu obcinania psom ogonów. Można było rasowym psom ogony obcinać, zgodnie z normami europejskimi i tak dalej. No. Niedługo jeszcze wydadzą, już w niektórych krajach już wydają zakaz obrzezania Żydom. No bo jak można zakazać obcinania psom, to czemu nie ludziom, prawda? Chyba już się wzięli za to. W Niemczech już tak. Także jakiś postęp idzie. Powtarzam, jest to terror nieznany w dziejach ludzkości. Nigdy tak nie pogardzano wolą człowieka. Nigdy, proszę Państwa. Ustrój oparty na pogardzie dla wartości ludzkich, na pogardzie dla decyzji ludzkich. Że nie wolno nam nawet podjąć decyzji, takie szkoły posyłamy dziecko, prawda? Jak jest program tej szkoły. Nawet w szkołach prywatnych programy są zatwierdzane przez MEN. Prawda? Nie mamy nic do powiedzenia. Nic. Musimy się ubezpieczyć pod przymusem, prawda? Czy chcemy, czy nie chcemy. No, także, powtarzam, mamy taką pogardę dla człowieka, jak mówił Majakowski, jednostka niczym, jednostka zerem, prawda? Że to się musi rozlecieć. Dlaczego to się nie rozlatuje? Bo się powinno dawno rozlecieć. Otóż gdyby coś takiego istniało latem 50, to by się rozpadło w ciągu 2 miesięcy. Po prostu z głodu. Na nieszczęście dla ludzkości Borlaug zrobił zieloną rewolucję i z jednego ziarna pszenicy rodzi się nie 20, czy nie 2, jakieś były nawet 2, rodzi się 70 ziaren. Dzięki komputerom, taniej ropie, etc., mówię o taniej w sensie bez podatku, dlatego mamy ogromne ilości energii. I proszę Państwa, największą głupotę można zrealizować, jeśli ma dostatecznie dużo pieniędzy, prawda? Można zanegować prawo ciążenia, jeżeli wszystkie przedmioty umocujemy, prawda, każemy trzymać ręcznie, no to prawo ciążenia przestanie działać, nie? Tylko to wymaga pewnego wysiłku, nie? Więc, tak samo tutaj, wkładając to nieograniczoną ilość pieniędzy, można dowolny ustrój, dowolnie głupi utrzymać przez jakiś czas, ale nie wiecznie. Ale nie wiecznie, dlatego że apetyty rosną w miarę jedzenia, i ta klasa, która rządzi, chce mieć coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. I rośnie również liczebność, rosną pensje. Zwróć uwagę, że w Polsce 3 lata temu po raz pierwszy średnia zarobków w budżetówce przekroczyła średnią zarobków prywatnych i nagle ludzie zaczęli się pchać do budżetówki, a nie do realnej pracy, tylko żeby mieć posadę. Bo to nie tylko, że wyższa średnio pensja, ale jeszcze i pewność zatrudnienia, prawda, rozmaite uboczne beneficja. I ilość tych urzędników raptownie zaczęła rosnąć. Mamy w tej chwili już podobno 639 tysięcy tych ludzi, z czego 638 tysięcy jest całkowicie zbędnych. Proszę Państwa, całkowicie zbędnych, powtarzam. To się po tym ciężarem załać musi. Przewaga Polski polega na tym, że w Polsce jest Janusz Korwin-Mikke i wielu ludzi podobnie myślących, nie, ja mówię zupełnie poważnie, ja sączę tę truciznę wolnorynkową ludziom od 40 lat, zarówno w prasie komunistycznej, jak i podziemnej, jak i obecnie, i kropla dąży skałę. Na przykład w tej chwili w Polsce odsetek ludzi niewierzących w strefę euro jest prawie 3 razy wyższy niż średnio w innych krajach Unii Europejskiej. W jakiejś mierze uważam, że mogę sobie przypisać zasługę tego. Jak się niezmiennie mówi to samo od 20 lat, to zwolna się przemija do świadomości nawet tak durnego zespołu ludzi jak elektorat. Otóż, proszę Państwa, co się może stać? Otóż są wizje katastroficzne. Rozpada się Unia Europejska. W tym momencie Niemcy włączają plan B, który pewno mieli tam przygotowany, bo Niemcy tam sobie planują, niezależnie od tego, jaki rząd jest akurat u władzy, to sztab generalny ma tam swoje plany. I różne inne instytucje mają swoje plany. Nawet z USA podobnie istnieje Narodowa Rada Bezpieczeństwa, która nie podlega MZ-owi, czyli Departamentowi Stanu. No i proszę Państwa,
w tej chwili Niemcy, widząc, że włożyli w to ładne kilka bilionów, powtarzam, kilka bilionów euro, włożyli w budowę Unii Europejskiej, no to jak ona się rozpadnie, to będą chcieli coś przynajmniej z tego wynieść, prawda? To na przykład jakieś referendum zrobić, prawda, gdzieś tam na jakimś Śląsku Górnym, Dolnym i Średnim, prawda? A to gdzie indziej. Jakiś taki plan B podejrzewam, że mają w rezerwie. Na razie w rezerwie tylko. Niemcy na przykład dofinansowują różne polskie patriotyczne środowiska, które na przykład domagają się, żeby walczyć o prawa mniejszości polskiej na Litwie. No bo jeżeli będziemy walczyli o prawa mniejszości polskiej na Litwie, to nie będziemy mogli się sprzeciwiać, jeżeli Niemcy będą walczyli o prawa mniejszości niemieckiej na Polszczyźnie. No, wszystko jest przemyślane. Tych ludzi się dofinansowuje i ci ludzie nawet nie zdają sobie sprawy. Oni myślą, że są patriotami, nie zdają sobie sprawy, że są pionkami w grze Berlina w Polsce. Także, ale wspominam, że w Niemczech Mielkiewicz na przykład wierzy w to głęboko, w tę potęgę Niemiec. Ja nie bardzo, bo tam też jest demokracja, też przeżarła ich już zupełnie. I wiecie Państwo, no przypominam, że przecież Niemcy są znacznie bardziej zagrożone niż Polska. Chcę przypomnieć, że w Niemczech jest 10% muzułmanów, a na jedno dziecko białe wpada 8 dzieci muzułmańskich. Więc dokładnie wiemy, co będzie za lat 10 czy 15. Wiemy też dokładnie, że przekroczenie granicy 10% dorosłej populacji przez mniejszość powoduje natychmiastowe rasistowskie nastroje już nie do powstrzymania. Bardzo trudne do powstrzymania, które wybuchną. No, wiemy dokładnie, że to nastąpi. Zatem rządy niemieckie, które teoretycznie chcą z tym walczyć, nie robią nic. Dlaczego żaden rząd niemiecki nie robi nic, żeby temu zapobiec? To jest bardzo prosty przyczyn, to jest rząd demokratyczny. Celem partii w demokracji jest jedno. Wygrać ten następne wybory. Jeżeli mamy dwie partie, z których jedna wszystkie swoje siły poświęca na to, żeby wygrać na następne wybory, a druga mówi ludziom o tym, co trzeba zrobić, żeby było dobrze za 20, to ta pierwsza wygra. Z całą i absolutną pewnością. Dlatego żadna partia, ani w Polsce, ani w Niemczech, ani w żadnym kraju półdemokratycznym, nie myśli o tym, co będzie z tym krajem za 20. Bo nie może. Ona musi wszystkie swoje siły poświęcić wygraniu najbliższych wyborów. W wyniku czego, powtarzam, to musi się skończyć katastrofą. Jest nieunikniona. Nie ma siły, żeby jej zapobiec. Procesy demograficzne są nieubłagane. Te dzieci się już urodziły i rodzić się będą. Polska ma tę przewagę nad Niemcami, że nie mamy tylu muzułmanów. Chińczycy nas jeszcze nie wykupili, jak wykupują w tej chwili Hiszpanię. No, więc Polska ma szansę. Pod warunkiem, że będzie jakiś rząd, który będzie w stanie w momencie rozwalania tej Unii Europejskiej, prawda, wyciągnąć jak najwięcej z tego i opanować sytuację. Bo przypominam, że partie kompradorskie działają tylko dlatego, że mają wsparcie z centrali. Jak Moskwa przestała popierać PZPR, no to PZPR szybko straciła władzę. Jak Bruksela przestanie popierać tam PO czy PiS czy inne złodziejskie partie, to PO i PiS też szybko, czy tam SLD, też szybko utracą władzę. One istnieją tylko dzięki temu, że ludzie wiedzą, że jest poparcie w Unii. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz jeszcze może. Bardzo istotną. Jak mówiłem o przekupstwie ludzi. Otóż jednym z elementów przekupstwa nie tylko się chłopów przekupiło tymi 200 hektarami, ale mówię tam na przykład młodych ludzi, obietnicami tam kredytów, tam dotacji na przedsiębiorstwa, tam jakieś tam, jak to się nazywają tutaj, kolega Kamil pewno wie, jak się nazywają te wszystkie laboratoria, czy coś tam takiego. No i zdajmy sobie sprawę, że to jest działanie antywolnorynkowe. Mogę mieć pytanie? Sekundkę. Pan, że Niemcy będą... Ale za chwilkę, dobrze? Otóż działanie antywolnorynkowe. Wolny rynek polega na tym, że tak jak rosną sobie trawa, krzaczki w lesie i tak dalej, jedne się przewiją, drugie zdechną, prawda? Jedne wielkie drzewa padną, drugie wyrosną, to jest wolny rynek. No? Natomiast polityka poganiania trawek czy podpierania starych drzew, żeby nie upadły, jest oczywiście przeciwna wolnemu rynkowi.
jeżeli prezydent Clinton wsparł Chryslera, no to oczywiście nie jest to działanie wolnorynkowe, tylko absolutnie antywolnorynkowe, prawda? I tak dalej. Otóż, jeżeli podpieramy stare drzewa, to nie dopuszczamy do powstawania młodych drzew. Jeżeli dajemy młodemu człowiekowi pieniądze, obiecujemy mu pieniądze na otwarcie firmy, ten człowiek już nie jest przedsiębiorcą. Ten człowiek jest już żebrakiem. On w tej chwili dostał pieniądze za darmo, nie ma żadnej różnicy między stanięciem pod kościołem, wciągnięciem ręki po 2 złote, a napisaniem podania do Unii Europejskiej o dotację na moją firmę. Jest to po prostu normalny żebractwo. I proszę Państwa, ten człowiek już nie jest przedsiębiorcą. Jak będzie miał trudności w firmie, to on już nie będzie myślał, jak ją zestrukturyzować, tylko będzie myślał, jak dostać kolejną dotację, żeby uratować swoją firmę. I jak Państwo wiecie, firmy zakładane za pieniądze unijne w ogromnej większości bankrutują w momencie, kiedy kończy się dotacja z Unii Europejskiej. A to jest logiczne, ponieważ ci ludzie specjalnie piszą program działania tej firmy, zakres jej działania, tak, żeby się podobała Unii Europejskiej. Czyli robią nie rzeczy, które są potrzebne społeczeństwu, tylko obiecują, że będą robili rzeczy, które będą podobały urzędnikowi unijnemu. Czyli ta firma przegra w konkurencji z firmą, która nie wzięła dotacji, ale będzie robiła to, co jest potrzebne ludziom, a nie to, co się podoba urzędnikom. Zdajmy sobie tego sprawę. Jakie potężne pieniądze tracimy przez to, że wysiłek najcenniejszych młodych ludzi często właśnie jest skierowany zupełnie mylnie. Prawda? Nie na walkę na wolnym rynku, tylko na walkę o dotacje unijne. Prawda? To jest potworna katastrofa dla gospodarki państwowej. To są często najzdolniejsi ludzie, uwiedzeni tą ideą, że można coś dostać za darmo. Jest to bardzo krząca idea. Ale wracamy, bo trzeba kończyć te rozważania. I w momencie, gdyby taki rząd powstał, no to oczywiście on jest w stanie Polskę z tego spokojnie wyciągnąć. Dlatego, bo ja nie wierzę w to, żeby Niemcy byli w stanie uruchomić jakiekolwiek poważniejsze działania zbrojne przeciwko Polsce. Przypominam, że jeżeli w Afganistanie zginęło tam 16 Niemców, to jest to niemalże tragedia narodowa. Jeżeli my byśmy rządzili i uzbroili młodych ludzi, czy w ogóle ludzi w Polsce, w broń krótką, no to po wejściu do Polski byłoby kilkadziesiąt tysięcy trupów. W związku z czym nikt w demokratycznych Niemczech, oczywiście gdyby tam rządził jakiś normalny ustrój, to by może weszli, ale w kraju demokratycznym to oczywiście Niemcy na pewno nie wejdą, bo koszty tego będą bardzo duże. Także jeżeli będzie rządził normalny rząd, to nie mam się specjalnie czego obawiać. Ale powtarzam, musi to być rząd, który ma po pierwsze racjonalne motywy działania, po drugie ma jakieś poparcie społeczne. Czy taki rząd będziemy mieli, to jest oczywiście zupełnie inna para kaloszy. Co Polska powinna robić konkretnie? Powinna się nie oglądać w tej chwili już na Unię zupełnie, bo Unia jest zaraz paraliżowana. To jest dziwna sprawa. To jest jeden z błędów, który popełniłem, bo nie jest tak, że ja się nigdy nie mylę w przedaniu przyszłości, czasami się mylę. Otóż jednym z moich największych błędów w przedaniu przyszłości było to, że byłem absolutnie przekonany, że ci ludzie, którzy budują Unię Europejską, oni to spiskują na ten temat 15 lat przed jej powstaniem, prawda? Tworzyli programy, to wszystko tak chytrze, kombinowali, gdzie głosowanie zrobić, jakie referenda, w jakiej kolejności. No, spóźnili się tam o 12 lat, ale w końcu dopięli swego. I 1 grudnia 2009 powstała formalnie Unia Europejska. Ja byłem przekonany, że po tygodniu powstali już Armia Europejska, Wspólna Policja Europejska, prawda? Już czas. Nic z tych rzeczy. Zaczęło się rozładzić w szwach. Przypomina mi to trochę sytuację z roku 1976, kiedy słabnąca PZPR postanowiła wpisać do konstytucji swoją przewodnią rolę. Zmieniono poprawkę do konstytucji i PZPR już nie musiała walczyć o to, żeby być, tylko wpisała sobie, że ma gwarantowaną. Proszę Państwa, w ciągu kilku lat PZPR właściwie straciła swoją władzę. Zupełnie. No, była tak, usiadła na laurach i straciła władzę. Otóż to samo jest tutaj. Oni swój cel osiągnęli, wybudowali Unię Europejską i natychmiast przestali się rozwijać. Tam trwają się tam działania, prawda, niby tam budowy tego, ale one są fikcyjne. Jaka tego przyczyna? Przypuszczalnie jest taka, że ciągle do powiedzenia w Unii mają najwięcej przywódcy poszczególnych państw i oni się nagle połapali, że Unia po prostu odbierze ich władzę. A nie każdy prezydent Francji chce sobie pozwolić
odebrać władzę, prawda? Bo każdy człowiek lubi mieć władzę. No i tak jakoś wybrano na szefa tego pana, jak on tam się nazywa, Van Rompuy'a, pojazd kogoś takiego, o którym nikt nigdy nie słyszał, prawda? Zupełnie osoby bezbarwne, bez żadnej mocy sprawcy, właśnie nie miał żadnych narzędzi. Unia od 3 lat praktycznie przestała się rozwijać. Od chwili, kiedy powstała formalnie. Także nie ma co się bać, że oni cokolwiek nam zrobią. Od właśnie na przykład w tej chwili czytamy, że Unia wydała nam pozwolenie na przekraczanie limitów CO2. Wszystkie wydadzą takie zezwolenia. Co nam mogą zrobić? Będziemy wydawali tego CO2 5 razy tyle? Co nam zrobią? Nic nam nie zrobią. Także nie ma co się obawiać. Zagrożenie, że możemy opuścić Imperium Europejskie, jest dla nich straszne, bo to byłby cios, prawda, że jakiś kraj chce wystąpić z Unii, więc możemy sobie kpić z nich dokładnie. Tylko trzeba ludzi, którzy się tego nie boją. Nie boją się, że zostaną zaproszeni na obiadki do Brukseli, prawda, że tak jak Haider, kiedy wygrał, prawda, wygrał wybory w Austrii, no to od razu Austriaków przestaną zapraszać. Przez 3 miesiące na żaden obiad ich nie zaproszono, prawda, nie, tylko były względy formalne. Jak ktoś się tego boi oczywiście, to nie powinien rządzić w Polsce. Prawda? Nie ma co się bać. Pamiętam pamiętniki generała de Gaulle'a, który mówił, że jak zrobił coś, co się nie podobało anglosasom, to ja był taki, że przestano się do niego odzywać, przez 2 miesiące nie przyszedł go na obiad, a po 2 miesiącach tu zaproszono, tam zaproszono, prawda, i się przepraszali, prawda, po dalszych 2 tygodniach. Trzeba robić swoje i się nie przejmować tym, co, bo po prostu oni, pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, my mamy armię, Unia nie ma żadnej armii. I dlatego za zdrajcę uważam nie tylko Lecha Kaczyńskiego, ale i Jarosława Kaczyńskiego, który 1,5 roku temu w Davos oświadczył, że domaga się utworzenia silnej armii europejskiej. To są po prostu zdrajcy, którzy udają, że oni są bronić naszej suwerenności. Chcę przypomnieć, że tak samo udaje Solidarność ten, jak to się nazywa, ten SP, ten Ziobra, się nazywa, Solidarna Polska. O to przypominam, że pan Ziobro, pani Kempa też głosowali za anszlusem do Unii Europejskiej. Tak, żeby to jasno powiedzieć. Także nie miejmy żadnych złudzeń. Ci wszyscy to jest jedna klasa kompradorska, prawda, która żyje z tego, prawda, i chce się przypodobać władcom i mieć z tego pieniądze. Nie miejcie państwo żadnych złudzeń, nie macie żadnego wyboru. To jest taka zabawa w dobrego i złego policjanta. Prawda? Tam jedni mówią to, drudzy tamto, że każdy jest dobry, ten jest zły. Nie mamy żadnego wyboru. Tę klasę trzeba obalić. Natomiast być może uda się wyłonić jakieś grupy, które będą w stanie przejąć władzę w Polsce. I mogą tam być również ludzie z obecnego obozu. Bo wyobraźcie sobie państwo, są ludzie myślący. I w bezpiece są ludzie myślący. I w tych partiach politycznych, bo wyobraźcie sobie, że nawet w SLD, nawet w PSL-u znają dwóch ludzi rozsądnych. W PO jest trochę, i w PiS-ie jest trochę, wbrew pozorom. W Solidarnej Polsce to już chyba nie ma w tej chwili, odkąd tych dwóch wystąpiło, chyba już nie ma żadnego, ale... No ale to bardzo mała partia, więc tam kadrowa praktycznie. Także nie ma co się nią przejmować. Także są tacy ludzie, tylko muszą mieć jasny program działania. I liczę, że nacisk między innymi kontestacji, która szerzy idee wolnościowe, no jakoś ośmieli tych ludzi do działania, bo to jest tak, żeby zakończyć taką fraszką z 1956 roku. 56 rok to był przełom w Polsce. To 89 rok nie był niczym ponad 56. Niczym. 56 rok to był prawdziwy przełom. To była Polska odzyskała niepodległość. To ludzie płakali na ulicach. Szaleli ludzie, prawda, wszyscy się cieszyli. Mam Rokosaski odesłany, prawda, do Moskwy. No tutaj więźniowie skazani na śmierć wychodzili z więzień. To był naprawdę przełom, 56 rok. No i wtedy Andrzej Osenka napisał fraszkę. Chcę zostać uczciwym człowiekiem. Poszukuję wspólnika. Sam się nie będę wygłupiał. Otóż ci ludzie są w tych różnych partiach politycznych, prawda? I oni poszukują wspólnika. No, Korwin-Mikke się sam wygłupia, bo Korwin-Mikke wierzy w zasadę Ibsena. Silny jest najsilniejszy, gdy stoi sam. Ale oni tak nie potrafią. W związku z czym oni potrzebują mieć jakieś... Więc trzeba tych ludzi kiedyś może się przekonać, że oni są tak naprawdę. Prawda? Muszą zebrać. To jest możliwe w momencie, kiedy będzie to trzaskać. No i na ten moment tego trzaskania, czy to będzie na jesieni, najprawdopodobniej tej jesieni, czy przyszły rok, to zobaczymy. Dziękuję, liczę na pomoc kontestacji.
Dziękujemy panie Januszu za wystąpienie. Słuchaczy słuchających nagrania zapraszam w tym momencie jak zwykle na przerwę z piosenką trochę humorystyczną, acz powiązaną. 3 minuty 54 sekundy. Rzeczpospolitej. Kontestator 2. Najnowszy film science fiction nagrodzony licznymi Oscarami i Noblem. Opowiadający o kontestatorze wysłanym z przyszłości, gdzie rządy przejęła Platforma Obywatelska i socjaliści. Jest rok 2030. Platforma przejęła pełnię władzy. Cała opozycja skryła się do podziemia, by prowadzić walkę partyzancką. Lecz Platforma nie odpuściła. Chciała zniszczyć każdy opór. Dlatego wysłała cyborgi, które miały zniszczyć resztki opozycji. Jeden z takich cyborgów
wpadł w ręce partyzantów. Został przerobiony przez największych geniuszy kontestacji Unii Polityki Realnej oraz VIP i odesłany w przeszłość, by zapobiec tragedii, kiedy jeszcze jest to możliwe. Platforma jednak nie próżnowała. Zorientowała się w wyniku fluktuacji czasu i wysłała WSI. Kontestator musi zdążyć, nim podatki zostaną podniesione do takiego poziomu, że nie będzie już odwrotu. Kto wygra? Kontestator czy WSI? Już dzisiaj, o 21.59. Kontest wizji. A u nas minęła zaledwie chwilka. Przypominam, słuchacie kontestacji radia promującego wolność i przedsiębiorczość, a dokładniej słuchacie audycji Gość Miesiąca, odcinka specjalnego, 11 tej audycji, z Kontest Campu 4, czyli obozu wolnościowego kontestacji, który się odbywa w Sulejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego od wczoraj do jutra, czyli od 27 do 29 lipca. Przed chwilą gość dzisiejszego odcinka, czyli obecny tutaj z nami na Kontest Campie, pan Janusz Korwin-Mikke, wygłosił prelekcję na temat Koniec Unii, nowe szanse Polski. Teraz druga część audycji, czyli sesja pytań i odpowiedzi, zarówno tych, które przysłaliście e-mailem, jak też pytań od obecnych tutaj zgromadzonych wokół uczestników i też część ludzi tutaj lokalnie z Sulejowa przyszła, może też zadadzą jakieś pytania, zapraszam. A pozwolę sobie zacząć tę dyskusję od takiego pytania. Jak pańskim zdaniem ten koniec, to oddanie władzy nastąpi? Bo są trzy możliwe warianty. Albo oni wyjdą i powiedzą, no nie możemy, nie potrafimy już dalej, nie udało się, sorry, schodzimy ze sceny. Albo trzeba ich będzie obalić, no niekoniecznie zbrojnie, to może być taka bardziej w stylu aksamitnej rewolucji, ten marsz, prawda, na Brukselę, tak jak na parlament w Pradze. No albo trzecia możliwość, że oni wiedząc, że są właśnie obalani, póki jeszcze mają możliwość, spróbują się jakoś ustawić i zrobić tak, żeby to oddanie władzy było takie, że i tak po tym oddaniu będą w dobrych pozycjach. Które z tych scenariuszy jest jak bardzo prawdopodobny pańskim zdaniem i dlaczego? No, trudno mi powiedzieć, co zrobią, bo jeszcze jest możliwość, żeby po prostu wezmą, co ukradli i uciekną na Borneo, czy do innego kraju, który nie ma umowy o ekstradycji z państwami europejskimi. To jest oczywiście jak najbardziej możliwe. Natomiast zmienionych przez pana możliwości. Mi się wydaje, że pierwsza, czyli to, że oni powiedzą, przepraszamy, pomyliliśmy się, prawda, i będziemy realizowali odwrotną politykę, ona jest wykluczona, bo cała ich władza się opiera na tym, że tak samo Stalin, który może by chciał obalić socjalizm, Stalin mógł nawet pod koniec życia już wiedzieć, że socjalizm jest do chrzanu, ale nie mógł tego zrobić, absolutnie, no bo cała istota Związku Sowieckiego była oparta o to, że budujemy socjalizm, prawda? Związek Sowiecki straciłby raison d'être. Więc nawet gdyby chciał, to by nie mógł tego zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy to zrobili, ale zachowali nazwę socjalizm. Mao Zedong siedzi w mauzoleum w dalszym ciągu, prawda? Chiny się nazywają komunistyczne, jak najbardziej, flaga jest czerwona, gwiazdy są złote, prawda? To, że budują dziki kapitalizm, prawda, nie ten. Żaden Chińczyk się tu nie pułapie. Jak się pułapał, to o tym przezornie nie mówi, prawda? Bo w tej dziedzinie akurat specjalnie wolności nie ma i kto kwestionuje politykę, to może mieć w Chinach kłopoty. Prawda? Działać wolno, budować wolno, kupować wolno, sprzedawać wolno, budować wolno, natomiast gadać przeciwko rządowi w Chinach nie wolno, co ma swoje dobre strony. Co ma swoje dobre strony, przypominam. Także to zdanie jest wykluczone, natomiast marsz nie sądzę, ludzie są zaleniwi. Ja myślę, że nastąpi rozlezienie się tego wszystkiego. Po prostu się rozlezie, tu zabraknie pieniędzy, tam zabraknie pieniędzy, tu nie możemy zrealizować, bo nie ma pieniędzy, tu nie możemy zrealizować czegoś tam, tu nie ma na dopłaty dla rolnictwa, tu nie ma na to i po prostu to wszystko się rozlezie z braku środków materialnych. Po prostu nie będą mogli realizować tego, co chcą, staną się niepotrzebni, ludzie przestaną na nich zwracać uwagę. Tak samo jak przypominam, że Unia, którą założył Kaddafi z Syrią i Egiptem, ona istniała, mimo że de facto przestała istnieć, istniała jeszcze chyba z 15 lat. Egipt się nazywał Arabska Republika
tam Zjednoczona Republika Arabska, mimo że w Zjednoczonej Republice dawno już nie było. No, także ja kiedyś sobie napisałem pół żartem, pół serio, że najbardziej zażartym Europejczykiem jest pan Karol Juncker z Luksemburga, minister Luksemburga. I całkiem możliwe, że niedługo w całej Unii Europejskiej zostanie tylko sam Luksemburg, który będzie się nazywał Unia Europejska. Nazwę zachowa, a wszystkie pozostałe państwa wystąpią. Chciałem państwu przypomnieć, jak wyglądał rozpad Związku Sowieckiego. Otóż on był niesłychanie ciekawy z punktu widzenia formalnego. Otóż po spotkaniu w Białowieży, znaczy najpierw wystąpiły cztery republiki bałtyckie, nikt nie reagował, ponieważ nie było wiadomo, kto ma reagować, czy Rosja, czy Związek Sowiecki. Po czym w Białowieży spotkali się panowie Szuszkiewicz, Kuczma i Jelcyn i ogłosili, że rozwiązują Związek Sowiecki. I wszystkie republiki po Ukrainie, Białorusi i Rosji, wszystkie republiki wystąpiły ze Związku Sowieckiego i przez kilka czy kilkanaście dni istniała zmieniająca sytuacja. Istniał Związek Sowiecki, który nie miał żadnego terytorium. Wystąpiły z niego wszystkie republiki. Miał wojsko, miał sztandar, miał flagę, miał terytorium. Miał prezydenta, był Gorbaczow, prawda? Prezydentem Rosji był Jelcyn, a Gorbaczow był prezydentem nieistniejącego właściwie, ale formalnie istniał. No, także całkiem możliwe, że podobnie będzie z Unią Europejską, że będzie przez jakiś czas istniała, mimo że wystąpią z niej de facto czy de jure wszystkie poszczególne państwa. To jest możliwe. Ja jeszcze zanim przekażę mikrofon, to przekażę taką sugestię sam z pytaniami nadesłanymi e-mailem przez słuchaczy. Będę się do niej stosował, żeby w pierwszej kolejności zadawać pytania, które są związane z usłyszaną prelekcją i z jej tematem, a potem przejść w miarę właśnie zbliżania się do końca do takich, bo pewnie też na to niektórzy liczą, że zadadzą pytanie tak ogólnie na dowolny temat, że mamy tutaj, prawda, pana Janusza i taki... Koniec będzie dopiero się rozpadnie. Taki polityczny ask me anything to dalej. Więc przekazuję. Okej. Okay. Przejdźmy może do naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemców. Mówił pan, że w najbliższym czasie może nadejść taka sytuacja, że Niemcy będą rasistowsko zachowywali się w stosunku do muzułmanów. A czy zakładał pan inny scenariusz, według mnie dość prawdopodobny, że to muzułmanie będą się rasistowsko zachowywali w stosunku do Niemców? No. Szczególnie patrząc na niemieckie czy francuskie ulice w dużych miastach. Oczywiście, że tak. Wspominam, że Murzyni nie tylko w Afryce, ale i w Ameryce są bardzo nastawieni rasistowsko, znacznie bardziej niż biali. Prawda? Rasizm na ogół działa obustronnie. Jeżeli ktoś mówi, że to jest niemożliwe, chcę przypomnieć, że... bo przecież ja się nie boję Republiki Federalnej Niemiec. Republika Federalna Niemiec jest spokojnym, pokojowym państwem, na szczęście demokratycznym, a więc słabym. Prawda? Więc ja się jej nie boję. Natomiast przypominam, że była kiedyś też dość słaba państwo, nazywała się Republika Weimarska i którego się przestało istnieć, na jej miejsce powstała III Rzesza. I tak samo... którego dnia Niemcy się mogą obudzić, na miejsce RFN powstanie IV Rzesza, czy jak tam się będzie inaczej nazywała. No. Ale wtedy musimy się bać. I mamy dość taką nieprzyjemną alternatywę. Albo Niemcy się obudzą i będziemy mieli na granicy IV Rzeszę, która będzie również antypolska, albo się nie obudzą i będziemy graniczyli z kalifatem Saksonii, emiratem Mecklenburgii. Słucham? Co jest dla nas gorsze, coś lepsze? Nie wiadomo. Trzeba się, jedno jest pewne. Trzeba się zbroić i na jedną, i na drugą możliwość. Zbrojenia to bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy rozpad Unii Europejskiej, pana zdaniem, będzie również oznaczał rozpad tej idei wolnego handlu, wymiany kapitału i zasobów ludzkich, ogólnie pojętych, to, co Unii moim zdaniem jest jednak na plus, że możemy sobie właśnie swobodnie handlować, że tak ogólnie to powiem. Czy to też będzie równoznaczne, że upadek Unii po prostu spowoduje rozpad, zamknięcie granic, cła i tak dalej, i tak dalej? To zależy, czy będzie zachowana demokracja, czy demokracja upadnie. Jeżeli zostanie zachowana demokracja, to wiadomo, że demokracja to rządy idiotów. I w każdym państwie rządzonym demokratycznie głupi lud, jak widzi, że na przykład jest bezrobocie, to natychmiast zamyka granice przed przybyszami, nie zdając sobie sprawy, że jak przyjedzie taki Turek do Polski, prawda, i on pracuje, a nie za zasiłki, tylko musi pracować, nie? Tak jak
pracowało normalnie, no to on przyjedzie, ale musi zjeść, prawda, musi coś kupić, czyli da pracę polskiemu tam piekarzowi, rzeźnikowi, komuś tam jeszcze, prawda. Natomiast idiota jest przekonany, że ten człowiek zabiera ludziom pracę i jest przekonany, że tym setki milionów, które przyjechały do Ameryki, to odebrały, prawda, pracę tym 10 milionom, które były tam na początku. No, na idiotów nie ma rady. W demokracji rządzi większość, a większość jest idiotów, więc trzeba to sobie jasno powiedzieć. Jeżeli będzie demokracja, to oczywiście nastąpi zamknięcie Europy. Chcę przypomnieć, że kiedy nie było jeszcze demokracji, przynajmniej była mało rozwinięta, czyli w latach 1865-1883 w Unii, czyli 22 lata, nie było ani jednej granicy celnej. Bez Unii Europejskiej. Także nie jest potrzebna Unia Europejska, żeby układ Schengen, formalnie nie jest zależny od Unii Europejskiej. Prawda? Wspominam, że Wielka Brytania nie należy do Schengen, a jest w Unii. Norwegia należy do Schengen, nie należy do Schengen, a jest w Unii. Prawda? Znaczy, a nie jest w Unii. A należy do Schengen. Także nie ma związku formalnego między byciem Schengen a w Unii Europejskiej. Natomiast Europejski Obszar Gospodarczy to nie jest obszar całkowicie wolnorynkowy. Tam też są dość sztywne ograniczenia i być może udałoby się je znieść, prawda, żeby wrócić do tych pięknych czasów z drugiej połowy lat wieku, drugiej połowy wieku XIX. Fajne wieku, później następujące i tak dalej. Także to oczywiście jest możliwe, ale warunek jest taki, że podobnie jak w Polsce, władze w tych państwach ujmą partie, które wiedzą, czego chcą i będą trzymały władzę, a nie będą polegały na woli ludu. Nie? No, jasne. Filip Nowicki przysłał pytanie. Czy w dobie bankructwa Unii Europejskiej nie należałoby w programie Kongresu Nowej Prawicy bardziej wyeksponować przywrócenia pieniądza opartego na kruszcu ze zniesieniem systemu rezerw cząstkowych? Znaczy, jest marzeniem ludzi, którzy chcą się zabezpieczyć od ingerencji państwa, stworzenie podstawy pieniądza, taką tradycyjną i sprawdzoną jest pieniądz złoty, prawda? Czy srebrny, czy metali, są różne były techniki. Zresztą można oprzeć na czym innym, nawet na, ja wiem, radzie. Można oprzeć pieniądz teoretycznie. Czy to jest możliwe w skali jednego państwa? Obawiam się, że nie, bo nastąpiłyby zmasowane ataki spekulantów, mają ogromne pieniądze, często większe niż średnie państwa. I mogłyby niebezpiecznie gospodarkę rozhuśtać. Przy okazji zarobienia tam paru miliardów głupich, no to mogą chcieć gospodarkę rozhuśtać i może nie wytrzymać. Także tutaj trzeba by zmobilizować kilka dużych państw, żeby na to przeszły jednocześnie i oczywiście wtedy byśmy się mogli z tym postulatem utrzymać. Natomiast póki co no, można trzymać pieniądz, przy którym będzie przyjęta żelazna zasada, że nie będzie dodrukowywanym, bo jest złudzeniem, że pieniądz złoty nie był fałszowany. Oczywiście, że był fałszowany. Dodawano do złota coraz więcej miedzi, a z końców w pieniądzu złotym było więcej miedzi niż złota. Tak robiły mennice królewskie od bardzo dawnych czasów. Także jest złudzeniem, że pieniądz złoty zabezpieczy nas przed okradaniem ludzi przez władców. No, jest to złudzenie. To oczywiście można karać za takie coś, ale również można karać za dodruk pieniądza bez pokrycia. No, także to jest taki ideał, ale powtarzam, on nie jest to warunek ani konieczny, ani niezbędny. Dobrze byłoby to zrobić, ale nie jest to warunek ani konieczny, ani wystarczający. Jak pan chce trafiać do młodych wyborców o poglądach wolnościowych, którym marzy się drobny biznes bez przeszkód ze strony państwa, a proponowane przez pana często elementy w rodzaju kary śmierci czy militaryzmu kojarzą im się negatywnie jako coś agresywnego? I czy nie dlatego Ron Paul ma w Polsce dużo więcej zwolenników nie popierających pana niż vice versa? Wie pan, jeżeli pan policzy liczbę zwolenników Ron Paula w Ameryce i moich zwolenników w Polsce, to w tej chwili już mam chyba lekką przewagę nad Ronem Paulem, mimo że on ma do dyspozycji przecież jednak media, które jednak nie tępią go aż tak, jak mnie tępią oczywiście, ale przynajmniej pokazują co jakiś czas. Jest ich znacznie więcej prywatnych mediów, istnieją potężne media, które może nie Ron Paula, ale samą ideę wolności popierają. Mają tradycję kapitalizmu, który w Polsce praktycznie, mam kapitalizm w Polsce to są lata 1885-1911. To są jedyne lata, kiedy w Polsce panował kapitalizm. Jedno pokolenie przecież tylko żyło w kapitalizmie.
Nie ma, biorąc to pod uwagę, z całą pewnością mam większe sukcesy niż pan Ron Paul. Natomiast czy ci ludzie, no, bo jakie są różnice? Jest takie, że Ron Paul jest bardziej pacyfistyczny na przykład, prawda? Ja nie, ja jestem bardziej agresywny, ale muszą zrozumieć, że jeżeli chcą zachować ustrój wolnościowy, to ktoś musi stać na jego straży, prawda? A więc muszą to być ludzie uzbrojeni, którzy będą tego ustroju bronili. Także jeżeli ktoś tego nie rozumie i myśli, że on się sam tak będzie utrzyma, to się głęboko myli. Polecam w tym celu przyjrzenie książki świętej pamięci już Nozicka, Anarchia, państwo i utopia. Ona chyba po polsku wyszła, nie? Po polsku była? Anarchista i utopia była po polsku chyba wydana. Nozicka i on dobitnie pokazuje, że bardzo dokładnie dowodzi, że w społeczeństwie, w którym nie ma żadnego państwa, ono się wytworzy prędzej czy później samo. I niestety będzie to państwo na początku bardzo nieprzyjemne dla nas wolnościowców. Więc nie ma co liczyć na to, że to się samo zrobi, bo samo się niestety nie robi. Roślinkę wolności trzeba jednak nie ciągnąć za uszy, żeby rosła, ale trzeba ją sami ogrodzić, żeby jej nie rozdeptano. Jak ktoś tego nie rozumie, to trudno. No, to jest naiwnym libertarianie. No, oczywiście jest bardzo wielu naiwnych socjalistów, prawda, naiwnych komunistów, którzy też wierzyli, że jak Lenin dorwie do władzy, przecież Lenin chciał dobrze, słowo daje. Lenin naprawdę chciał dobrze. Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. Wszyscy chcieli dobrze, no, ale to trzeba mieć jednak pewną realną siłę. Ostatnie z serii pytań od Filipa Nowickiego. Jest pan znanym krytykiem sanacji, jednak na tle innych rządów w Polsce i za granicą w okresie dwudziestolecia międzywojennego wydaje mi się, że właściwa sanacja, czyli od przewrotu majowego do dymisji ostatniego rządu Walerego Sławka, wypada całkiem nieźle. Może się poszczycić na przykład wprowadzeniem standardu złota. Czy więc nie była to niemalże zdrowa, konserwatywna dyktatura? Absolutnie nie. I to nawet przed śmiercią Piłsudskiego. Chciałem przypomnieć tutaj słowa świętej pamięci pułkownika Ryszarda Matuszewskiego, który wystąpił, jego mowa sejmowa jest warta opublikowania. Ona istnieje. I on powiedział tak, wskazując na ilość nacjonalizacji, która wtedy była, że jeżeli, to był rok 1938, kiedy on to powiedział, jeżeli dalej będziemy szli w tym kierunku, to za 10 lat Polska nie będzie się niczym różniła od Związku Sowieckiego. I rzeczywiście, później się niczym nie różniła z trochę innych powodów. Ale to szło. Niestety. Sanacja była na wskroś socjalistycznym. Oczywiście, powiedzmy jasno, w porównaniu z Hitlerem i Stalinem, Piłsudski jest mężem opatrznościowym. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie, prawda? Ale jak na Garbatego, to był bardzo prosty. Ale tylko w tym porównaniu. Nawiasem mówiąc, cały świat wtedy wszedł na lewo. Proszę przypomnieć Roosevelta z jego New Dealem, prawda, czyli budową socjalizmu. Nie ma żadnej różnicy między Magnitogorskiem, czy Dnieprostrojem, a budową Copu, czy Gdyni, czy budową Tennessee Valley Authority w Stanach Zjednoczonych. Prawda. To są wszystko wielkie budowy socjalizmu. No i to trzeba pamiętać, wtedy była taka moda na socjalizm generalnie, czy to będzie w Niemczech hitlerowskie, narodowy socjalizm, w Ameryce jakiś inny i tam dalej, ale praktycznie, proszę Państwa, w mojej książce Historia i zmiana, ja to opisuję, nie pamiętam dokładnie, ale niesocjalistyczna została tylko tak, chyba Estonia na świecie, poniekąd Szwajcaria, no i księstwo Luksemburg, Liechtenstein. I socjalizm przetrwał jeszcze chyba w Kolumbii czy gdzieś. Wszystkie inne państwa w zasadzie stały się państwami socjalistycznymi w latach 24-35. Te 11 lat to były lata, w których na całym świecie formalnie już, nie tylko ideowo, zwyciężyli socjaliści. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to, czy zna pan postać Feliksa Konecznego? Zna. I czy miała ona wpływ na pańskie poglądy, jego prace, czy miały wpływ na pańskie poglądy? Niewielkie, ale miała, bo kilka pojęć prowadzonych przez świętej pamięci Feliksa Konecznego jest bardzo celnych. No, pojęcie cesji bizantyjskiej, prawda, i tak dalej. One coś wnoszą do nauki światowej. Szkoda, że
że są mało propagowane na terenie światowym, bo aparatura profesora Koniecznego jest lepsza niż teoria cyklu Kuzniecowa, czy niektóre inne teorie. No trudno, czasami tak się zdarza, że myśliciel jest zapoznany i o nim zapomni, no ale z całą pewnością te pojęcia funkcjonują, one są żywe. Pojęcia, prawda, bizantyńskie, turańskie i tak dalej, one są żywe i to są celne uwagi i warto o nich pamiętać. I moje drugie pytanie. W Pana wypowiedzi było takie zdanie, że im większy współczynnik nienarodzonych noworodków, tym lepiej z punktu widzenia darwinizmu społecznego. I chciałem się, czy Pan się zgadza z teorią darwinizmu społecznego i jak Pan to godzi z chrześcijaństwem? I czy w takim razie aborcja powinna być jednak legalna, no bo zmniejsza ten współczynnik urodzeń? Ale przepraszam, chyba się nie rozumiemy. Ja mówiłem o selekcji naturalnej. Aborcja nie jest naturalną metodą, prawda? Jest całkowicie nienaturalną. Naturalna metoda polega na tym, że nieprzesuwani umierają, a nie na tym, że się ich zabija. Prawda? To jest zupełnie, to jest metoda nienaturalna. Hitler uprawiał eugenikę w sensie nienaturalnym całkowicie. Prawda? Eugenika jest nienaturalną działalnością. My mówimy o działaniu czynników naturalnych. I to miałem na myśli. Chrystus, przypominam, mówił, wyganiając Adama i Ewę z raju, że w bólach będą rodzić, prawda, umierać będą i tak dalej. Więc nie ma to nic. Pan Bóg tak postanowił, wyganiając nas z raju. Gdyby chciał, żebyśmy żyli w optymalnych, przypomnianych warunkach, tak jak chce socjalizm, to byśmy dalej siedzieli w raju. Ale czy to znaczy, że uratowanie dziecka, które normalnie by umarło, jest gorsze niż go nieuratowanie? Nie, jeżeli jest to naturalne, powtarzam, jeśli pan to robi spontanicznie, jeżeli robią to rodzice, którzy mają prawo na to obowiązek, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli pan używa pieniędzy podatnika na ratowanie kogoś, kto ten podatnik na oczy nie widział i wcale być może nie chciałby go ratować, to już jest niedopuszczalne i to będzie następuje, bo następuje wtedy straszna rzecz. Mianowicie powstają organizmy, powstają organizacje, które się tylko tym zajmują i one rozszerzają swoją działalność. Potem już żądają, wie pan, no, kosztem miliarda złotych można każde życie uratować prawie że. Prawda? I powstałaby, gdybyśmy to logicznie kontynuowali, to mieliśmy potworną wizję ludzkości, w której połowa ludzkości jest na maszynach płuco-serce, prawda? Jest odżywiana potwornym kosztem, prawda? Przez ten, a reszta to podtrzymuje. Jest jakaś wizja kalek, które rządzą światem. To jest oczywiście nie do przyjęcia. Powtarzam, nie mylmy selekcji naturalnej ze sztuczną selekcją, czyli eugeniką. Która nawet mówiąc uprawią nie tylko Hitler, ale i socjaliści szwedzcy na przykład. Też. Co? W Stanach też próbą, były takie próby. Tak. Także mówimy o naturalnym procesie, a nie o sztucznym działaniu, bo tego chrześcijaństwo zakazuje, prawda? Żeby zabijać nienarodzone dzieci czy narodzone dzieci, to jest oczywiście niedopuszczalne. Dzień dobry. Chciałbym spytać, dlaczego właściwie uważa pan, że PRL od roku 56 powinniśmy traktować jako legalne źródło prawa? I w związku z tym przejmować się tym, co tam Gierek z Jaruzelskim, co tam ustalali. To znaczy, legalnym źródłem prawa była również PRL przed 56 rokiem, tylko że nie chcielibyśmy tych tradycji kontynuować. Natomiast chcę przypomnieć, że Polska po 56 roku była uznana przez praktycznie wszystkie państwa europejskie i światowe, z wyjątkiem Paragwaju, Watykanu i chyba Arabii Saudyjskiej, nie pamiętam, tylko to państwa nie uznawali. Wszyscy uznawali, więc dlaczego nie Polacy mieliby tego nie uznawać? Pismo Święte mówi wyraźnie, że władza pochodzi od Boga, wszelka władza pochodzi od Boga, przypominam, prawda? I tutaj mieliśmy władzę PRL. Ja nie lubiłem PRL zdecydowanie, jak pan wie, kilka razy siedziałem w więzieniu za chęć obalenia tego ustroju. Natomiast to nie znaczy, że to nie było państwo legalne. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Gdyby było nielegalne, to by nie trzeba było właściwie obalać, prawda? Ono samo by przestało istnieć. To państwo było jak najbardziej legalne. Co więcej, to państwo miało pewną ciekawą cechę. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że co by nie powiedzieć, towarzysz Gomułka był znacznie lepszy od towarzysza Bieruta.
I towarzysz Gierek był lepszy od towarzysza Gomułki. I towarzysz Rakowski był lepszy od towarzysza Gierka. Dlaczego nastąpiło polepszenie? Bo nie było demokracji. A teraz co kolejne wybory, to głupszy parlament, prawda? Coraz więcej złodziejstwa, coraz więcej głupoty, bo jest demokracja. Otóż PRL się polepszała pomalutku. Ustawa Wilczka była niejako zwieńczeniem. Proszę zwrócić uwagę, z punktu widzenia ideowca, rok 89 jest obalenie tego liberalizmu, który wprowadził Wilczek, i wprowadzenie na miejsce rządów związków zawodowych. Czyli oczywiście lewicowej organizacji, prawda? Lewica Światowa. Przecież ja rozmawiałem z Rakowskim, w świętej pamięci Mirosławem F. Rakowskim. Ja się go pytałem, dlaczego wyście oddali władzę tym idiotom Solidarności? A on im powiedział, bo nam zachodnia lewica obiecała duże pieniądze. Po prostu. Przekupiono, bo były przecież, wie pan, był w Polsce pan Arkadiusz, chyba Gajdar, na imię zapomniałem, były premier Rosji, jakiś tam Gajda zapomniałem, i on powiedział, że u nich w Rosji czytano namiętnie, w kręgach władzy oczywiście, taki słynny pamflet, który warto by wydać, Mirka Zielskiego świętej pamięci, jak zachować władzę w PRL. I oni chcieli, według tego właśnie modelu Mirka Zielskiego, zrobić właśnie reformę w Rosji, taką trochę chińską, czyli zachować nazwę socjalizm, prawda? A no, chińską metodę, prawda? Zlikwidować socjalizm, zachować nazwę, natomiast zlikwidować ten socjalizm. To chcieli zrobić. Nie udało im się, ale chcieli. Tej grupie reformatorów. Otóż to jest... Gdyby w Polsce się to udało, to byłoby lepiej? No, zdecydowanie lepiej byłoby. Oczywiście, że byłoby zdecydowanie lepiej. Byśmy byli w tej chwili o dwie długości przed Niemcami i przegonilibyśmy Stany Zjednoczone dawno. Przez 20 lat, nie mogę sobie policzyć, jeżeli byśmy mieli tempo choćby tylko te mongolskie 17%, proszę pana, choćby tylko, a 25 dzisiaj można mieć spokojnie. 20% rozwoju to jest jak mam 5 krzesła, a po roku mam 6. To jest 20% rozwoju. To nie jest żaden problem. Przy dzisiejszej technice, zasobach materialnych, to jest żaden problem mieć 20% rozwoju, prawda? A Niemcy mają od minus 1 do plus 1. To jak one są nas 3 razy bogatsze, to proszę sobie policzyć, jak mam 20% różnicy rocznie, To już po 4 latach zaczynamy ich doganiać, prawda? A po 5 byśmy już ich przegonili. Także gdybyśmy zastosowali metody, to jest Chiny z jakiegoś dna wyszły, prawda? A w tej chwili są drugim państwem świata. Zastosowały te recepty. Oczywiście byśmy byli pierwszym mocarstwem Europy, a być może już w tej chwili jest wolna i świata. Tylko trzeba było... Tylko Jaruzelski tego nie mógł zrobić. Jaruzelski się nie znał kompletnie na polityce. Generał Jaruzelski nie znał się kompletnie na gospodarce, ale to kompletnie. I proszę na jego usprawiedliwienie, proszę zrozumieć taką rzecz. No, jest pan generałem. Jest pan generałem komunistycznym, wychowanym na Syberii, wychowanym w wbijanym w głowę. No, nie wierzył może ten cały socjalizm, ale wbijanym w tę głowę te dogmaty. I teraz tak. On ma wprowadzić w Polsce kapitalizm wbrew Solidarności, która chce socjalizmu, wbrew Kościołowi, który chce socjalizmu, wbrew Związkowi Sowieckiemu, który chce socjalizmu, własnej partii, która chce socjalizmu i wojsku, które chce socjalizmu. Teraz generał Jaruzelski za poradą tam Michalkiewicza, Korwina, Mikke, Kisielewskiego i 10 innych ludzi, bo więcej nas w Polsce wtedy nie było, prawda, miałby nagle sprzeciwić się Kościołowi, Solidarności, Związkowi Sowieckiemu i własnej partii. No, wybacz pan, ale... Wymagało to pewnego zdecydowania, którego Jaruzelski po prostu nie miał. Rozumiesz pan? Nie miał tego zdecydowania. Pinochet miał, daną kopiaka w tyłek. Też nie wiem, czy pan wie, że Pinochet nie zrobił tego zamachu. Generał Pinochet był mianowany przez zbawiciela Allende, jak najbardziej. I przyszło do niego 4 dowódców sił zbrojnych, admirał Ley, prawda, generał lotnictwa, generał policji, generał marynarki wojennej, admirał Niespodziewań, 4 dowódców sił zbrojnych. Powiedział, albo robisz przewrót, albo cię aresztujemy i robimy sami. On go zrobił. I został mężem polszczościowym dla jednych, a zbrodniarzem dla drugich. No. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Kościół, to postawy były podzielone, bo coś kojarzę tak, że prymas Glemp chciał Udzielskiego na premiera zamiast Mazowieckiego. Czy to mam dobrą informację? Rola jest to... Mirek na ten temat nic nie mówił. Natomiast faktem jest, że on był doradcą Kościoła. Był doradcą kościelnym. Jednym z licznych jest brana, ale był doradcą kościelnym. Jego słuchano.
To jest jakiś fenomen, ale życie był słuchany. Natomiast to się zupełnie nie przyjęło. Ja Państwu opowiem autentyczną historię. Byłem kiedyś na zebraniu Akcji Katolickiej. Robił to biskup, zaraz sobie przypomnę, biskup na J, no. Nieważne, on był szefem Akcji Katolickiej w Polsce, mianowanym przez prymasa Glempa. No i Jarecki. No i przemawiał najpierw jakiś prezydent, jakiś kardynał, czy tam kardynał to nie, ale profesor i ksiądz z Austrii i domagał się, żeby zabronić importu tanich towarów z Brazylii czy z Chin, bo tracą pracę bezrobotni w Austrii. Potem przemawiał Kropywnicki, prezydent Łodzi, w tym samym mniej więcej duchu. Nawiasem mówiąc, on tłumaczył nam pod ziemią za pieniądze, tłumaczył książkę Gillera Wealth and Poverty. Najwyraźniej mu się to nie przyjęła ta ideologia. Coś źle ją przetłumaczył. I jeszcze była jakaś trzecia w tym samym duchu. W tym momencie dorwałem się do mikrofonu i opierdoliłem tego księdza profesora jak święty Michał Diabła. Prawda? Tłumacząc, co on chce, żeby biedni Brazylijczycy umierali, nie mogą sprzedać sobie, że biedni Austriacy nie mogli kupić tanich towarów, tylko musieli kupować drogie, a na których nie stać, prawda? I tak dalej. Okrzaniłem ich od ostatnich. Jaki był efekt, słuchajcie? Wyszedł na trybunę ten profesor doktor ksiądz i powiedział, że nie, absolutnie on tak nie myślał, to jest nieporozumienie, absolutnie mam rację i tak dalej. Potem przed Kropywnicki powiedział, że skąd on tak nie myślał, prawda, skąd i tak dalej. W tym momencie na trybunę wdarł się biskup Jarecki i powiedział, że jeżeli będą dalej takie wypowiedzi, to on każe wyłączyć mikrofony. No to po sali powiało z grozą. Zebranie się zakończyło. No i wszyscy już wychodzą z sali. Kilka dewotek tam coś sprząta w kącie, dekoracje zdejmuje. Stoję ja i ksiądz biskup i mówię do niego, wasza ekscelencjo, tak nie można. A on mi mówi, ja jestem szefem Afryki, pan mnie nie będzie pouczał, co ja mam robić na moim własnym zebraniu. Na co ja mu mówię, spokojnie, no to wasza ekscelencja jest starym durniem. Mówię to po cichu. W tym momencie, ku mojemu przerażeniu, ksiądz biskup Jarecki się odwraca do tych pań, które tylko zbierały i mówi, ten człowiek nazywa mnie starym durniem, a jestem najmłodszym biskupem Kościoła Katolickiego. I od tej pory, jak mnie spotykamy, to mówi, aleśmy sobie fajnie przegadali, co? Fajnie, co? Zadowolony jest. Panie Januszu, słuchacz o pseudonimie Roni Barrett przysłał 4 pytania. Wszystkie są ciekawe, więc zrobimy z nich ping-pong, taki podział czasu. Proszę o krótkie odpowiedzi na każde z nich, czyli po kolei. Na spotkaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Łodzi stwierdził pan, że należy po jakimś okresie działania wolnego rynku znacznie podnieść podatki, by, cytat, ludzie się nie otuszczyli od dobrobytu, koniec cytatu. Pytanie, jak znacznie należy je podnieść? W przypadku granicznym, ile procent obywatel powinien oddawać państwu? Żadnego procentu nie dopuszczamy podatku dochodowego. Mówimy o podniesieniu podatku ogólnego w tym wypadku, czy czegoś takiego w stopniu, który spowoduje, że bogatym to nie zrobi żadnej różnicy, natomiast biedota nie będzie się utłuszczała. Niestety, proszę Państwa, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Bogactwem narodu jest biedota. Ludzie biedni chcą awansować, chcą się dorobić, mają ten drive do przodu. Zniszczenie biedy oznacza zniszczenie społeczeństwa. Nie mam motoru rozwoju. Społeczeństwo muszą być biedni i bogaci, bo gdyby było porówno, to byśmy była martwota. Także trzeba tam troszkę tych ludzi podgonić, żeby tak nie byli za tłuści, tylko żeby ci biedni, prawda, też tam musieli trochę popracować. No, miałem przyjemność już przeprowadzić z panem jeden wywiad. Jak przypominam sobie, pan tam to obszerniej rozwinął, więc odsyłam. Natomiast pytanie drugie od Roniego Barreta. Rozwiejmy w końcu wszelkie wątpliwości. Jest pan konserwatystą czy libertarianinem? Znaczy jestem, w Ameryce byłbym nazwany z całą pewnością konserwatyw libertarian, z absolutną pewnością. W języku polskim słowo konserwatywne, jak wiadomo, ma troszkę różne znaczenia, podobnie jak i libero, prawda? Więc nie wiem, czy to dokładnie odbieram, ale z całą pewnością w Ameryce byłbym konserwatyw libertarian. A w Polsce?
w Polsce nazywamy się konserwatywny liberał, prawda? Bo w Polsce używamy tego słowa liberał w sensie klasycznym, acz wiemy doskonale, że w wyniku zgodnego działania Wielkiego Wschodu Francji oraz Lenin, którym się nie chce tłumaczyć poprawnie na polski, słowo liberal amerykańskie tłumaczone jest przez liberał, w wyniku czego nastąpił w tej dziedzinie potworny zupełnie bałagan i właściwie już nie wiadomo, co to znaczy liberał. Pytanie trzecie. Czy uważa pan, że robienie z siebie ofiary, tak to Ronnie Barrett ocenia, w mediach, jak na przykład przy okazji ostatnich wyborów, przypomnijmy, że Państwowa Komisja Wyborcza popełniła wówczas na niekorzyść pańskiej partii pewne nadużycia. Czy to wychodzi pańskiej opcji politycznej na dobre? Takie ustosunkowanie się. To nie jest dobre pytanie. My nie robimy z siebie ofiary, tylko stwierdzamy fakt. No. Nie dopuszczono nas i koniec. Ale często pan narzeka, jak media traktują pana, jak mało pokazują. A to jest tak, wie pan, i będziemy trwali procesu oczywiście telewizji reżimowej. Przypominam, że zgodnie z ustawą o telewizji, telewizja ma obowiązek pokazywania wszystkich programów politycznych, natomiast nas nie pokazuje w ogóle. Od 3 lat nie byłem ani razu w pierwszym programie, ani w drugim programie polskiej telewizji reżimowej. Ani razu. Czy zgadza się pan z tezą doktora Jacka Kardaszewskiego? Przypomnę, polecam poprzedni odcinek, który był zaledwie kilka dni temu, 23 lipca. Wówczas on był gościem audycji Gość Miesiąca. Jeżeli chodzi o tezę, że należy zgwałcić moje córki. Nie tą tezę. Tezę, że państwo musi w pewnym stopniu tłamsić biznes, by ten nie rozrósł się do korporacji silniejszych od niego samego i nie przybrał form mafijnych. Nie, wystarczy rozbudować wojsko i policję, żeby nie być mniej potężnym od tych korporacji i tyle. No, to jest jasne. Dlaczego byliśmy go tłamsić? To ja nie mam. Widzę się tłamsi wzajemnie. Przecież wielkie firmy biją się między sobą, padają, prawda, upadają pod własnym ciężarem. Trzeba patrzeć neutralnie na to i tyle. Przepraszam, że się wtrącę, ale korporacje to niech będą, ale polskie, bo tak na dobrą sprawę bardzo wiele firm teraz jest zagranicznych, które odprowadzają podatki w swoich krajach, a jakby te firmy były polskie albo niesprzedane, no to tych pieniędzy by było znacznie więcej. Zwracam uprzejmie uwagę, że u nas nie będzie podatku dochodowego, w związku z czym problem, gdzie płacą podatki, nas nie będzie w ogóle interesował. Także, jak nie wiadomo... To, żeby było obrotowe. Ale nie będzie podatków ani obrotowych, ani dochodowych, nie będzie podatków od kupna sprzedaży, od darowizn. Będą oczywiście podatki, będą, to jest, ale na pewno nie te. Nie. Pracownicy nie będą płacili podatku dochodowego również. W związku z czym ten problem, powtarzam, nie będzie istniał. Prawda? Jeżeli, proszę pana, w Polsce firma nie będzie płaciła podatków, a firma zagraniczna będzie płaciła podatki u siebie, to przecież przegra konkurencję z tą firmą, która działa w Polsce, bo będzie miała znacznie gorsze warunki, nie? Bo będzie musiała płacić podatki, a ta firma nie będzie musiała. Nie? No, wszystko. Ja bym chciał zadać pytanie, czy nie można jakoś uzasadnić w każdym razie moralnie gruźb pana Kardaszewskiego odnośnie polewania kwasem, jeżeli weźmiemy pod uwagę kilkutysięczny tłum, który komuś, kto określa siebie jako socjalistę, grozi, że go powiesi. Nie bardzo widzę ani linii rozumowania, ani nie wiem, do czego pan pije. Idzie sobie kilka... Powiedzmy, że ja siebie czytam jako socjalistę. Idzie kilka tysięcy ludzi i krzyczy, że a na drzewach zamiast liści wisieć będą socjaliści. No. W związku z tym ja się mogę wystraszyć, zignorować, albo mogę powiedzieć, słuchajcie, jak korwiniści dojdą do władzy, to nas będą zabijać, a zatem lejmy ich kwasem, wpysk, gwałćmy ich i... tak dalej. A czy ja coś mówiłem o gwałceniu socjalistek? Ale to jest nowa koncepcja, warto ją rozważyć. Nie, chodzi mi o to, że patrząc od strony czysto technicznej, wy zaczęliście, tak? Wyszliście jakby z agresją co prawda słowną, tak? Do nich i teraz oni w drugą stronę odbili piłeczkę do was. Przepraszam, ale hasło, że należy powiesić ostatniego króla na kiszkach ostatniego księdza, to nie ja wymyśliłem, tylko Ebert za rewolucji francuskiej. Ja tylko je parafrazuję. Jeszcze mam takie pytanie. W okresie, kiedy pańska partia tuż przed wyborami kilkakrotnie zmieniała nazwę, kto był pańskim doradcą właśnie w tej kwestii?
tej zmiany nazwy kilka razy tuż przed samymi wyborami. Wiele ludzi mi radziło, tak i owak. Oczywiście decyzję podejmuję ja, więc ja ponoszę za nią odpowiedzialność. Uważam dzisiaj, że decyzja wahliwa, ale była jednak dobra, bo stwarza możliwości używania dwóch różnych nazw. Prawda? Jeżeli używamy, to totalnie nowa prawica, mamy skrót na pewne wybory, nowa prawica, Korwin-Mikke i mamy nazwę Kongres Nowej Prawicy, którą używamy formalnie, to ta możliwość manewru jest bardzo, bardzo wygodna w różnych okresach i nazwa UPR-WIP się źle kojarzyła, bo robiła wrażenie, że jest jakiś rozłam w UPR, zresztą poniekąd to było rozłam w UPR. Prawda? A dlaczego nie sam WIP? Dlaczego nie sam WIP? Wydawało nam się, że nowa prawica się lepiej wypróbuje niż to. To akurat nie miałem przekonania co do tego, ale tak jakoś zbiorowa mądrość wolała Kongres Nowej Prawicy. Ale oczywiście odpowiedzialność ponoszę ja. A czy nie sądzi pan, że jeżeli mówimy, że w skrócie nasza partia Nowa Prawica nazywa się Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, a zatem skoro skrót jest dłuższy niż sama nazwa, nie jest to dowodem pewnej aberracji? Nie, a to jest fajne, bo dziennikarze będą mieli o czym mówić. Najważniejsze, żeby mówili wszystko jedno o czym. Jeszcze ostatnia kwestia. Są ludzie, którzy zarzucają, że media nie chcą pana pokazywać, dlatego że są panem znudzony. Jak sam pan mówi, od x lat mówi pan w kółko to samo, zatem skoro Korwina pokazywaliśmy 2 lata temu, to nie ma sensu go pokazywać teraz, bo przecież powie to samo, co wtedy. No, to jest absolutnie święta prawda. U nas punkt widzenia nie zależy od punktu siedzenia i mówimy oczywiście dokładnie to samo. I nic na to nie można poradzić. Ale chcę przypomnieć, że Kościół katolicki co niedziela, a nawet częściej, we mszy używa tych samych fraz dokładnie i jakoś trwa 2000 lat. Także. Ale w mediach go też nie pokazują w głównych, więc... Nie, co niedziela msza w głównych mediach. Pokazuję. Paweł Kuriata przysłał pytanie, jak pan sądzi, czy dla kraju, na przykład Polski, który wprowadziłby 100% wolny rynek, byłoby lepiej, gdyby inne państwa, zwłaszcza ościenne, też były wolnorynkowe, czy może socjalistyczne, żeby mieć nad nimi przewagę? Czy z jednej strony obowiązuje zasada Clausewitza, że państwo silne to państwo mające słabych sąsiadów. Więc z tego punktu widzenia byłoby dobrze na dłuższą metę, że panował tam socjalizm. Z drugiej strony, jeżeli chcemy się rozwijać, to przecież chcielibyśmy kupować towary niemieckie i sprzedawać Niemcom swoje towary, bo wymiana gospodarcza, jak wiadomo, daje pewne korzyści. Nie? Znacznie lepiej jest sprzedawać renifery do Nigerii, a tam hodować truskawki, niż dotować produkcję truskawek w Norwegii, a dotować hodowlę reniferów w Nigerii. W związku z czym wymiana jest korzystna. W związku z tym powinniśmy chcieć, żeby w innych państwach też panował ustrój wolnorynkowy. Niech rozkwita sto kwiatów. No. Zwróć uwagę, że państwa wolnorynkowe mają bardzo niewielką tendencję do prowadzenia wojen między sobą. Państwa, które zamykają swoje rynki, oczywiście budzą tendencję, żeby przełamać to zamknięcie, prawda? Żeby złamać tę blokadę. Właśnie wojna o rynki, zbytu, zakupu czy czegoś takiego. Natomiast jeżeli panuje wolny rynek, no to właściwie nie bardzo wiadomo, o co państwo miałoby walczyć tak naprawdę. Przypominam, że to był mój szok, jak wyjechałem po raz pierwszy z dziećmi, pojechałem do znajomego, libertarianina zresztą, mieszkającego na granicy Luksemburga, księstwa Luksemburg i Wielkiego oczywiście, i Królestwa Belgii. To moje dzieci na rowerze, dziennie 50 razy przekraczały granicę między Wielkim Księstwem a Królestwem, że można granicę przekroczyć od tak sobie, prawda? Otóż jeżeli te państwa się mało co różnią, to właściwie jaki jest sens zmiany granic, prawda? Nie ma czegoś takiego i nie ma nastrojów w społeczeństwie, żeby robić jakąś wojenkę, prawda? Nie ma powodu.
ekspansja następuje gospodarczo, ekspansja następuje przez rozród, prawda, natomiast nie przez, nie przez wojnę. Czy się zdarza oczywiście, jak ktoś, prawda, mamy, jeżeli król Belgów obrazi wielkiego księcia Luksemburga, że jego córka jest prostytutka, no to oczywiście wielki książę może wziąć wojska, prawda, i zrobić porządek. No i naród go poprze w tym niewątpliwie, ale są bardzo rzadkie przypadki i na ogół monarchowie takich nierozważnych słów nie wypowiadają. Maciej Baranowski zapytuje się następująco. Załóżmy, że nowa prawica przejmuje władzę i nadchodzi czas postawienia pod sąd malwersantów, złodziei, zdrajców i tak dalej. Czy dla lepszej widowiskowości uważałby pan za wskazaną transmisję telewizyjną z sądu, a może dla większego upokorzenia i pokazania ludziom, w jak niezwykle skorumpowanym kraju dotychczas żyli, warto byłoby ich podłączyć do wariografu? Proszę pana, moim zdaniem należy im zagrozić straszliwymi karami, z karą śmierci włącznie. Dostać od nich zeznania. Ale sam pan mówił, że należy karać. Co oni. Powiedziałem zagrozić, a nie wykonać. Ja jestem pokerzysta również. I wydobyć zeznania, co oni tak naprawdę kradli i jak. Prawda? Po czym to wszystko opublikować i w ogóle zrezygnować z ukarania, tylko zastosować starą średniowieczną metodę. Wytarzać Smolej w Pierzu i puścić przez granicę. Wiecie, jaki ten telewizyjny show byłby? Premier Polski wytarzany w Smolej w Pierzu przekracza granicę z Niemcami. Wiecie, jaka bomba? Mielibyśmy, tam, proszę Państwa, nawet gdybyśmy zdobyli Mistrzostwo Europy w piłce nożnej, byśmy nie mieli takiego publicity, jak z premiera Polski wytarzanego w Smolej w Pierzu. Także byłaby to świetna reklama dla naszego państwa. Także, a ponieważ trzeba by nam naprawdę wsadzić do więzienia tak pół miliona ludzi co najmniej, no to koszt utrzymania tak jest dość duży. No. Oczywiście do kamieniołomu by nie starczyło, prawda, na wszystkich. Znaczy ja jestem oczywiście zwolennikiem twórczego podejścia do systemu penitencjarnego. Również jestem jak znanym zwolennikiem ekologii i na przykład uważam, że galery to bardzo ekologiczny środek transportu. Gdyby Szwedzi mogli sobie galerami, których by przy wiosłach siedzieli ci, prawda, skorumpowani politycy, urzędnicy, mogli sobie oddać podróż ze Szwecji do Polski, to można by brać duże pieniądze za wycieczkę takimi galerami. Także to jest, można myśleć ekonomicznie. No. No ale ilu da się zasiedzieć na galerach? No ile? No? 10 galer na Bałtyk to chyba za dużo już. Takie pytanie mam. Jak poradził pan sobie z publiczną, obowiązkową edukacją, wychowując własne dzieci? Szczerze mówiąc, nie poradziłem sobie. Nie poradziłem sobie, przynajmniej w jednym przypadku. Jedno z moich dzieci jest całkowicie w szponach, no nie prawie całkowicie, ale wierzy na poziomie takim niepolitycznym, na poziomie obyczajowo społecznym w niektóre przesądy obowiązujące w Unii Europejskiej, postulatki opiekuńczości, prawda, i tak dalej. No to niestety jest to akurat moja klęska. Moja klęska jako wychowawcy, no ale. Ucząc się na własnych błędach, to co by pan zrobił już? Ucząc się na własnych błędach, to co by pan zrobił, gdyby większą uwagę poświęciłbym jednak więcej czasu na rozmowy z dziećmi i to od najwcześniejszych lat, czyli gdzieś tak od 4-5 roku życia, bo to się już w tym wieku zaczyna kształtowanie postaw. Panie Januszu, pan powiedział coś takiego w swoim wystąpieniu, że Polska jest w wyjątkowej pozycji, albowiem w Polsce jest Janusz Korwin-Mikke. I muszę przyznać, że możliwe, że faktycznie ma pan dość duży wpływ na rozwój myśli wolnościowej w tym kraju, że ma pan możliwość uratowania Polski w przypadku upadku Unii Europejskiej, ale niestety ma pan również możliwość, sądzę, że dużo bardziej prawdopodobną, zniszczenia tej Polski. Dlatego, że ja pana cenię jako ideologa, ma pan niezwykle otwarty umysł,
potrafi pan logicznie myśleć i ma pan ogromną wiedzę, ale nie potrafi pan zrobić jednego. Wzbudzić w sobie zaufania normalnych ludzi i wygrać wyborów. I po prostu pana sposób wypowiadania się jest dla ludzi, no pan ich nazywa ludźmi głupimi. Ja powiem tak, jeśli pan jedzie do Anglii, to mówi wam po polsku czy po angielsku? Oczywiście, że po angielsku, bo jak po polsku, to pan, nikt pana nie zrozumie, zrobi pan z siebie, no skompromituje się pan. I tak samo, jeśli pan mówi do ludzi, którzy mają wrażliwe serca, którzy myślą w sposób bardziej emocjonalny, aniżeli logiczny, jeśli mówi pan do nich w języku logiki i w dodatku tylko logiki i w dodatku stawiając bardzo drastyczne, agresywne przykłady, to do tych ludzi nie trafi. To w tych ludziach wzbudzi automatycznie tylko sprzeciw wobec pana osoby. Jeśli człowiek ma do wyboru wybrać pana albo pana Palikota, albo kogoś tego pokroju, to wybierze, no może nawet Palikot może zły przykład. Jeśli ma do wyboru wybrać pana albo jakiegoś... Ale Aleksandra Hala na przykład. Aleksandra Hala. Nie znam Aleksandra. Hal głosi takie między poglądy jak my, tylko bardzo łagodne. No i co? No, to wybierze tego, który potrafi dostosować swój język wypowiadania się do ludzkich standardów. I obawiam się, że pan jest w stanie zgromadzić wokół siebie ludzi myślących logicznie, którzy rozumieją pana poglądy, ale jednocześnie ciągnąc tych ludzi ze sobą, wprowadzi ich w bagno niejako. Jeśli upadnie Unia Europejska, to sądzę, że bardziej jest prawdopodobne, że ludzie pójdą właśnie za człowiekiem, na przykład wielkim patriotą, który jest de facto jakimś idiotą i socjalistą i tak dalej, i że nic pan nie zdziała. I pytanie brzmi, czy ma pan w sobie tyle pokory i tyle rozsądku, aby pozwolić sobie na albo zmianę sposobu wypowiadania się na taki, jaki ludzie potrafią przetrawić, albo na zamilknięcie na scenie politycznej i oddanie głosu ludziom, którzy potrafią przemówić takim chociażby jak w Radiu Kondensacja, którzy potrafią przemówić do tych ciemnych mas, jak pan ich nazywa. To koniec pytania. Chciałem przypomnieć, że wczoraj czytałem na stronie Wprost artykuł pana Marcina Pieńkowskiego, który powiedział, że ja nigdy nie wejdę w Polsce do Sejmu, ponieważ dopasowuję się do poziomu motłochu, używam słów banda durniów, złodzieje, łajdaki, prawda, zamiast posługiwać się logiczną, spójną mową, tylko używam demagogicznych określeń. Więc trzeba się zdecydować, czy jest moją winą jest, że mówię logicznie, czy moją winą jest, że używam logicznych określeń, mówiąc o bandzie durniów i złodziei. Otóż żyjemy w demokracji, oczywiście z obrzydzeniem używam takiej terminologii, ale żyjemy w demokracji, więc poświęcam swoją wrażliwość i używam takich terminów, co pana powinno zadowolić. Nie dowala pana? Proszę pana, chcę pana zapewnić, nie pozwolę mi skończyć najpierw, dobrze? Chcę pana zapewnić, że w momencie, kiedy się rozpadała Unia, to w tym momencie 70% ludzi powie, o kurwa, ten Korwin-Mikke rzeczywiście mój uznać się rozpadnie. Bo teraz nikt mi nie wierzy. Widzi pan, to jest ten problem. Ja mam obawę co do tego, ale jeśli chodzi o pana sposób wypowiadania się, pan owszem, dostosowuje swoją mowę do poziomu matłochu, ale robi pan to w dokładnie odwrotny sposób niż byłoby to opłacalne. To znaczy, używa pan właśnie agresywnego przekazu, dokonuje pan skrótów logicznych. Rozumiem. I dlatego chcę pan powiedzieć, że ponieważ Hitler mówił bardzo łagodnie, to zdobył władzę, tak? Otóż nie, Hitler używał agresywnych słów.
Główne, proszę pana, główne pismo nazywa się Angriff, prawda? To jest atak, proszę pana. I koniec. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nigdy publicznie nie powiedziałem, że popełniłem jakikolwiek błąd. To ja państwu tutaj mówię, prawda, że pomyliłem się przepowiednia. Polityk nie może się przyznać, że zrobił błąd, bo jeżeli polityk się przyzna, że zrobił błąd, to jego wyborcy powiedzą, aha, zrobił błąd, to następnym razem być może też zrobił błąd. Nie wolno się przyznać do błędu. Polityk nie ma takiego prawa, nie ma takiego prawa, jest to niemożliwe. Oczywiście prywatnie moi zwolennicy wiedzą przecież, ile błędów robię, prawda? Zawsze robię, ale publicznie tego przyznać nie wolno. Bardzo trafne wykorzystanie tak zwanego argumentum ad Hitlerum w iście korwinowskim, rozpoznawalnym stylu. Mariusz, widzę, że tutaj chcesz się do tego odnieść pewnie. Właśnie. Ja odnoszę takie jednak wrażenie, sprzeczne z panem, że poza jedną osobą, jak tu wszyscy siedzimy, wolelibyśmy płacić wyższe podatki, niż płacić niższe podatki, ale do tego mieć wywózki do obozów i rozstrzeliwania na ulicy. A zatem zawsze przykład z Hitlerem będzie odczytywany negatywnie, w jakimkolwiek by go układzie nie stosować. Proszę pana, ja powiedziałem wyraźnie, że w demokracji agresywny styl mówienia popłaca. Nie tylko tyle. Jest to obiektywna prawda, czy panu się to podoba, czy nie, prawda? Ale jeżeli odniesiemy do pańskich wyników wyborów, to wtedy może to już nie być prawda, prawda? Nie ma dowodów na to. Nie bardzo rozumiem. Ja przełożenia. Nie bardzo rozumiem. Odwrotnie. Niech pan mi da do dyspozycji telewizję przez 15 minut 3 razy w tygodniu i zobaczy pan, czy agresywne mówienie popłaca, czy nie. Czy nie uważa pan, że pana działalność publicystyczna, także jako moralista, często kłóci się z pana działalnością polityczną? Na przykład raz był pan w telewizji, była dyskusja na temat szkół. Pan się opowiada za szkołami, w której chłopcy uczą się osobno od dziewcząt. Ale równocześnie opowiada się pan za prywatnym systemem edukacji, w której rodzice wybierają szkołę. Aczkolwiek nie każdy wyborca to wie, więc jak pan opowiada o szkołach tylko dla chłopców, zakładają, że pan zamierza po dojściu do władzy wprowadzić tylko takie szkoły. Tutaj no, wydaje mi się, że niezbyt jasno jest rozdzielona pana własny pogląd, jak powinien wyglądać świat, a pana plany polityczne. To znaczy tak. W momencie, kiedy szkoły pójdą do prywatyzacji, a pójdą do prywatyzacji w ciągu najbliższych paru miesięcy, w zależności od tego, w jakim miesiącu roku szkolnego przyjmiemy władzę, najpierw zrobimy szkolnictwo dysedukacyjne i będziemy sprzedawali szkoły dysedukacyjne. A jeżeli potem rodzice będą chcieli przejść na koedukacyjne, mają oczywiście w prywatnych szkołach prawo. Ale musimy zniszczyć mit. To przyzwyczajenie, bo w tej chwili przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Ludzie się bronili rękami i nogami w latach 50. przeciwko szkołom koedukacyjnym. Bo nawykli do szkół dysedukacyjnych. Ale teraz nawykli do koedukacyjnych, więc robią to nie dlatego, że mają jakiekolwiek racjonalne przesłanki, no po prostu przywykli. Więc trzeba to najpierw zniszczyć, to przyzwyczajenie, a potem oni sobie prywatnie robią, co chcą. Oczywiście niech sobie będą koedukacyjne, mnie to nie przeszkadza oczywiście, ale chciałem tylko przypomnieć, że mamy już pewien eksperyment w Polsce. Mianowicie w Lublinie, w jednej ze szkół, nauczycielka wprowadziła, znaczy dyrekcja szkoły wprowadziła klasy dysedukacyjne. Tak, czytałem o tym. I proszę sobie wyobrazić, że po zrobieniu czegoś takiego, nie wiem jak w klasach żeńskich, ale wszyscy chłopcy co do jednego, po miesiącu takiej działalności, myśleli, że sobie życzą, żeby tak było, żadnych dziewczyn sobie nie życzą, tak ma być i koniec. Wszyscy. Także myślę, że po dwóch miesiącach, prawda, takiej dysedukacji. Przecież ja pamiętam, jak moje córki płakały. Tata, my nie chcemy chodzić do szkoły z chłopakami. Chłopcy ciągną za włosy, prawda, ciągle się podcinają nogi, ciągle, no straszne, płakały mi dosłownie. No, to nie jest naturalne już z wielu innych względów, i naukowych, i innych, ale czysto takich obyczajowych. Poza tym kwestia erotyzmu niesłychanie ważna w klasach już gimnazjalnych i wyższych, prawda? Jest niesłychanie ważne, żeby dla
dla społeczeństwa, żeby istniał duży poziom erotyzmu, żeby mężczyźni pożądali kobiet, prawda, od tego się rodzą dzieci. Natomiast jak można być erotycznym, jak siedzi się koło koleżanki, ma się ją na co dzień, prawda, i ma się ubikację zapchaną przez jej podpaskę, prawda, no, to zabija wszelki erotyzm w społeczeństwie. Powstaje pornografia, wtedy się tworzy, prawda, bo tej jeszcze w szkołach nie ma. Także trzymanie płci na dystans powoduje silny pociąg psi do siebie. To jest bardzo dobre. Trzeba trochę hamować, prawda, powstrzymywać, one się bardzo pchają do siebie, nie? I wtedy to wszystko się jakoś rozwija, prawda. Mhm. Czy po pierwsze, ubikacje nie są koedukacyjne. Po drugie, a propos pytania... Co są? Nie są koedukacyjne. Ale co nie są? Że podpaski tam są... Ale to niestety znam szkoły, w których były. Aha, no to przepraszam. Po drugie, może społeczeństwo tam... A propos wcześniejszego pytania. Społeczeństwo jest zwrócone już politykami, którzy nie przyznają się do błędów, na przykład no... Wiele rzeczy. Wszyscy przepraszają na potęgę. Panie, Kwaśniewski przepraszał za Żydów. Tak, ale często przepraszają za jakieś pierdółki, a nie przepraszają za te naprawdę ważne sprawy. Co oni mają przepraszać? Jak pan myśli, dlaczego część... O, nie uwierzę. Samego istnienia oni są błędni. Nie wiem. Dlatego większość... Trzeba ich przepraszać. Ale jakby się przyznali, to by ich obalono w miesiąc, no. Się przyznali do błędów. No, ludzi, którzy robią błędy, po co mieć władzę do człowieka, który robi błędy? No, bez a to sensu. Lepiej wiedzieć, że robią błędy, ale oni się nie przyznają. Proszę pana, żyjemy w demokracji. Gdybyśmy żyli w normalnym ustroju, to oczywiście bym się przyznawał, że robię błędy. Ale 90% ludzi nie rozumie tego, co pan mówi, ani tego, co ja mówię, i tylko widzą, czy człowiek mówi z pewnością siebie, czy on nie robi błędu. Jedynym kryterium, że robię błąd, widzę, jak się sam przyznam. Jak się nie przyznam, to człowiek mi wytknie błąd, logiczny błąd mi wytknie. A ja go zagadam. I 90% ludzi tego nie zrozumie, że on mi wytknął logiczny błąd. Ale w związku z czym... Bo polityk jest nauczony mówić tak, żeby nie powiedzieć dużo, a niekoniecznie... No ja na ogół jednak mówię dużo. Nie, no właśnie. Jak pan myśli, dlaczego część osób woli działać w kontestacji na przykład, a nie u pana w partii? Mi się wydaje, że są to fora zupełnie się niewykluczające. O ile wiem, ani Kongres Nowej Prawicy nie jest radiostacją, ani kontestacja nie jest partią polityczną, więc nie bardzo widzę. Myślę, że jest część ludzi, która działa w jednym i w drugim środowisku. Co to ma wspólnego? No, a część jeszcze działa w reszkach Teatru Grotowskiego. Nie? To są rzeczy zupełnie innej, z innej płaszczyzny. Pan pewno chodzi o styl mówienia. Otóż to jest to, co tutaj mówił kolega. Ja mówię swoje jasno, prosto i logicznie. Na ogół pomijam powieści do ludu w pismach typu Super Express czy Angora, prawda? Czy w telewizjach. Natomiast ja mówię logicznie. Natomiast tacy jak wy macie właśnie to ubierać formę taką, jaką wy uważacie, dociera do ludu, prawda? I docierajcie do ludu. No, o co chodzi? Nie rozumiem. No nie, to było takie pytanie może faktycznie podobne, ale jednak różnica polegała na tym, że to nie chodziło o ocenę wyborców, tylko chodziło o ocenę skuteczności, tak? Skuteczność nie jest oceną wyborców, tylko tym razem skuteczność oceniają, ktoś inny ocenia skuteczność i no nie wiem, jak to inaczej. Dobra, mówmy krótko. W 1990 roku, czy pierwszym roku, wybory wygrali liberałowie z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Objęli władzę, mieli premiera, 7 ministrów, czy więcej. Proszę pana, jaki był efekt tego sukcesu? Po 9 czy 10 miesiącach ich rządów liczba zwolenników kapitalizmu, liberalizmu i wolnego rynku spadła z 34% do 16%. Czy to jest sukces? To nie jest sukces. Sukcesem nie jest wejście do parlamentu. Panu się wydaje, że sukcesem nie jest wejście do parlamentu. Sukcesem jest zmiana nastawienia ludzi. I to jest niesłychanie ważne. Jeżeli zmienimy nastawienie ludzi, to możemy wchodzić do parlamentu. Nie ma sensu wchodzić do parlamentu oszustwem, prawda? Głoszą coś, co się podoba ludowi, a potem robić co innego, bo przegramy natychmiast. Prawda? Natychmiast przegramy. Trzeba zmienić nastawienie ludzi. Trzeba zmusić ludzi, żeby przestali myśleć kategoriami socjalistycznymi. Bo to jest bardzo ważne. Pojęcia tworzą nas świat. I na przykład, dam przykład konkretny. Można powiedzieć tak, my będziemy dbali o ludzi pracy. Mierzymy podatki, ludzie pracy będą i tak dalej. A można powiedzieć inaczej.
Słuchajcie, no mamy w dupie ludzi pracy. My dbamy o, ja tak mówię, my mamy, dbamy o ludzi po pracy. Pamiętaj człowieku, że w Ameryce w XIX wieku robotnik był potwornie wyzyskiwany, tak? Ludzie mówią tak. Który robotnik pierwszy jeździł samochodami? Amerykański. Dlaczego? Bo w wyniku wyzysku człowieka pracy tam samochody były tanie. Bo w wyniku wyzysku szewców buty były tanie. Bo w wyniku wyzysku krawców ubrania były tanie. Musimy dać się w pracy wyzyskać, żeby po pracy korzystać z tanich i dobrych towarów robionych przez wyzyskiwanych innych ludzi pracy. Czujmy się jak konsumenci, a nie jak ludzie pracy. Jeżeli ludzie będą myśleli o sobie jako o ludziach pracy, to przegramy zawsze. Musimy zmusić ludzi, żeby ktoś myślał sobie, ja nie jestem tokarzem, ja jestem inżynierem. Zwróćcie uwagę, że w XIX wieku w towarzystwie nie wolno było spytać, gdzie pracujesz i ile zarabiasz. Było to wykluczone. Zwłaszcza się mówiło o dziwkach, o żonach, o dzieciach, o podróżach, o znaczkach pocztowych, o muzyce, o teatrze. Nie wolno było mówić o pracy. Bo każdy człowiek uważał się za filatelistę, a coś tam, pytany, kim jesteś, powie filatelistą, jestem czymś tam. Natomiast w socjalizmie ja jestem inżynierem, on widzi w siebie człowieka pracy. Musimy to zniszczyć. Ludzie muszą zrozumieć, że ja nie jestem inżynierem. Inżynierem jestem tylko dodatkowo. Moim celem jest zbieranie znaczków. Moim celem są wyjazdy zagraniczne. A praca jest tylko po to, żebym miał na to pieniądze. I trzeba, żeby ludzie przestali się widzieć jako ludzie pracy. Bo jak oni się będą widzieć jako ludzie pracy, już się przegramy. Bo on jako człowiek pracy, on chce, żeby były, prawda, żeby były duże, wysokie ceny towarów. Bo ja jako szef oczywiście chcę, żeby buty były drogie. Natomiast ja jako nosiciel butów chcę, żeby były tanie. I tak naprawdę kiedyś pisałem, że warto byłoby założyć akurat związek zawodowy pasażerów kolei. I ten związek był znacznie liczniejszy niż związek zawodowy kolejarzy. Związek zawodowy nosicieli butów, znacznie liczniejszy, gdyby zrobić głosowanie wśród tych związków zawodowych, to byśmy mieli ogromną większość. No. Nieszczęście polega na tym, że w Polsce komisja trójstronna składa się tak. Z bandy złodziei, czyli przedstawicieli rządu, z bandy złodziei, czyli związków zawodowych przedsiębiorców i z bandy złodziei, czyli związków zawodowych robotników. Prawda? Natomiast my musimy zniszczyć ludzi pracy. Musimy się wyłączyć z pracą konsumentów. Związki trzeba rozwiązać. Wszystkie związki, nie tylko związki zawodowych robotników. Związki zawodowych przedsiębiorców również. One też dążą do monopolizacji. One też dążą do podniesienia cen swoich towarów. Prawda? W Polsce, byłem w Ameryce kiedyś. Byłem w Ameryce, przy okazji coś tam załatwiałem, coś w pewnej firmie bardzo dużej amerykańskiej. Dostałem, że tak powiem, rozmawiałem prywatnie, rozmawiałem z przedstawicielem polskiej firmy, bardzo dużej polskiej firmy, nie powiem jakiej. Bo to była sprawa jest poufna. Ja poszedłem do prezesa tej firmy amerykańskiej z tą propozycją od tej polskiej firmy. Takiego joint venture. Mi się to nie podobała ta propozycja, ale ponieważ chcieli, to przedstawiłem. Amerykanin to szybko odrzucił. Okej. Okay. Ja mówię, a co na ten temat sądzi pański, bo takie firmy amerykańskie są dwie. I mieszczą się o dwie ulice dalej w Nowym Jorku. A co na ten temat sądzi pański kolega z tej drugiej firmy? Facet zdębiał. A skąd ja mogę wiedzieć? Ja tego czeka na oczy nie widziałem. Przecież ja nie mogę z nim rozmawiać, bo prawdy mu nie mogę powiedzieć, bo jestem konkurencyjny firmy, a przecież kłamać nie lubię. Po co ja mam się z nim spotykać? Natomiast u nas ci przedsiębiorcy się zbierają, związki, prawda, omawiają. To jest chore zupełnie. Musi być wyścig szczurów. Ten jeden przedstawiciel tej firmy, drugi musi chcieć go zniszczyć. Prawda? Musi go pokonać. Obniżyć swoje ceny takie, żeby tamten zbankrutował. Dopiero wtedy będziemy działali dobrze, kiedy napuścimy na siebie ludzi pracy. Napuścimy na siebie, żeby oni walczyli ze sobą. Żeby konkurowali o klienta. I ludzie muszą to zrozumieć, że ważny jest konsument, a nie człowiek pracy. Nie homo faber, tylko homo ludens. Nie użyliśmy się po to, żeby pracować, tylko praca jest tylko po to, żebyśmy mieli pieniądze na zabawę. No, no tak, co do tego to się zgadzamy, tylko... I to propagujcie to w Radio Kontestacji. No właśnie, więc odnosząc się do początku wypowiedzi, czy uważa pan w takim razie, że... No właściwie nie. To ja może powiem tak, co ja uważam tym razem, że na przykład, że dla mnie... Cytat, ubieranie w ładne słowa jest warunkiem koniecznym, żeby zmienić mentalność ludzi i żeby oni zrozumieli. A to nie chodzi o... Drastycznie zapamiętają. Nie drastycznie tego nie zapamiętają. No, na drastyczny, no nie wiem, nie zwrócą uwagi. Coś takiego może. No, dziękuję. Myślę, że nie. No.
Można próbować. Aleksander Hall próbował. A slogan mieszkanie dla wszystkich młodych? Już oczywiście, ale już nie będziemy czegoś takiego mówili. Przecież wyśmiano z mnie totalnie. Dobry slogan, tylko teraz trzeba zapytać, za co ale sobie... Ale to nie jest realne. Nie, ale... I to już panie, było, tak? Jak to nierealne? Realne. Panie, teraz trzeba zapytać, z czego, za co... Mieszkanie dla wszystkich młodych u dołu chomików. Panie Januszu, pytania dwa od Jakuba Jaroszuka. Po co wypowiadał się pan, i to tak ostro, niemiło wręcz, o panu Annie Grodzkim, którego poglądy i działalność są niemalże bez znaczenia dla sprawy wolności? Czy chciał pan po prostu wywołać burzę medialną? Znaczy, w demokracji, jak już mówiłem, ważne, żeby mówili wszystko jedno co. Przypominam, że po tej wypowiedzi w dwa dni był robiony sondaż i mi poparcie prezydenckie wzrosło do 6,3, czego dawno nie było. Spotykam się z licznymi gratulacjami i to ważne środowisko, to wojsku, które mnie popiera w tej sprawie niemal jednomyślnie. W sprawie tego. No to jest właśnie ta demagogia, którą się robi. Przecież nie, szczerze mówiąc, Grodzkie ani ziębi, ani grzeje. Nie muszę się z nim spotykać, prawda? Nie muszę mu ręki podawać. Zresztą, szczerze mówiąc, znam potrawy, których jedzenie sprawia mi większą przykrość niż podanie ręki Grodzkiemu, więc ostatecznie nie jest to jakaś tragedia. Natomiast jest jeszcze jedna para kaloszy, która za tym się wszystkim kryje. Otóż ja podejrzewam, jestem o tym przekonany na 80%, że Grodzki nie zrobił sobie żadnej operacji. Że po prostu wieziono faceta, za 100 dolarów mogę to załatwić w Bangkoku, wieziono go na wózku do szpitala, potem wieziono na tym wózku z sali operacyjnej rzekomo. Takie nagranie za 100 dolarów każdy szpital w Bangkoku zrobi. Wstrzyknięto mu trochę estrogenu, który właśnie w tej chwili przestają działać, jak Państwo zauważą ton jego głosu. Prawda? I tyle. Jest to operacja bezpieki pod tytułem hermafrodyt. Prawda? Tak zwana kombinacja operacyjna, żeby wprowadzić swojego człowieka takimi właśnie metodami w inne środowisko. Tak podejrzewam, że w ogóle żadna operacja nie została przeprowadzona. Oczywiście nie chcę występować jak niewierny Tomasz i wsadzać rękę. To może by tym trochę poznać, prawda? I drugie pytanie. Czy próbował pan, bądź zamierza pan próbować nawiązać ścisłą i długotrwałą współpracę z kimś, kto nigdy nie był i kto pozostałby politycznie niezwiązany z pańskimi partiami, na przykład profesorem Krzysztofem Rybińskim? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przecież potrzebujemy takiego grona ludzi, niezależnych myślicieli, ekonomistów zwłaszcza, ale nie tylko, prawda, którzy będąc niezależni od nas, a więc przez to właśnie wiarygodni, że nie należą do Demokracji Nowej Prawicy, będą nas popierali gdzie trzeba, prawda? To jest oczywiste. I ostatnie z pytań nadesłanych przez słuchaczy, które przygotowałem, zadał je słuchacz, przekazane zostało od słuchacza o pseudonimie Gust Dean, pokerzysty. Przy ciepłym i długim lecie zdarza się nawet w Polsce dwukrotne owocowanie drzew owocowych. Czy uważa pan za trafny to argument i czy byłby skłonny się pan nim posługiwać w dyskusji ze zwolennikami walki z globalnym ociepleniem? Dobry argument, oczywiście, ale mamy lepsze argumenty. Przypominam, że lat temu 2,5, było zima była bardzo ciepła, na budowach trwały prace, bezrobocie w tym czasie było dwa razy niższe niż w roku poprzednim. Prawda? Dało to kolosalne zyski. Gdyby na przykład się roztopiła rzeczywiście, niestety się nie rozpuszcza czasza lodowa na Arktyce, to by to świadczyło, że ogromne obszary Syberii, prawda, i Kanady mogłyby się komunikować bezpośrednio, nie naokoło jeżdżąc, tylko via biegun północny. To byłoby to ogromne obszary dla człowieka. Prawda? Było to wspaniała rzecz. W ogóle, gdyby rzeczywiście globalne ocieplenie nastąpiło, no niestety ono nastąpi, oczywiście następuje, ale to będzie oznaczało podwyżkę temperatury o 2 stopnie, 3 stopnie, co niestety nie spowoduje aż tak korzystnych zmian, ale trochę korzystnych jest. I ja zapewniam, że dwukrotne owocowanie drzew jest właśnie jedną z takich pozycji. W tej chwili dwukrotnie owocują drzewa we Włoszech. Być może będą dwukrotnie owocowały drzewa w Austrii, prawda? A może i na Dolnym Śląsku.
Także to jest oczywiście jak najbardziej możliwe. Ja chcę zwrócić uwagę na pewną taką zupełnie bezczelną, czy w ogóle nieświadomą zupełnie, schizofrenię w telewizji, gdzie występuje pani o błędzie w oczach i mówi, grozi nam globalne ocieplenie, katastrofa, roztopi się tutaj, wszyscy widzą, prawda, kończy się program, trzask, pogodynka. Proszę Państwa, mamy dobrą wiadomość, jutro będzie cieplej. Kilka osób jeszcze się zgłaszało z pytaniami. Zakończymy więc w ten sposób, że taki ping-pong. Krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Nie będę już dawał mikrofonu do ręki, tylko podkładał. Proszę się zgłosić wszystkich, którzy mają te pytania. Tu, pani, tak. Wszyscy. Jeszcze jedno pytanie z sali. Tak, proszę bardzo. Ja się chciałam tylko zapytać, jaki jest stosunek pana do edukacji domowej? Bardzo dobry stosunek do edukacji domowej. Jestem za różnorodnymi formami edukacji. Ludzie sobie wybiorą taką formę, jaka im odpowiada. Przypominam, że w myśl naszej doktryny my wierzymy, że dzieci należą do rodziców, a nie do państwa. I nie tylko nie będziemy wtrącali się to, czego rodzice uczą w domu dzieci, tylko nie będziemy nawet wiedzieli, które dzieci są uczone w szkołach, a które w domach, bo nie będzie ministra edukacji narodowej, nikt nie będzie robił żadnej statystyki, ile dzieci się uczy, czego się uczy i tak dalej. Tak samo jak nikt nie robi statystyk, co jemy w restauracjach, czy jemy befsztyki, prawda, czy jemy ślimaki po promasalsku. Nikt się w to nie wtrąca i dzięki temu, proszę zwrócić uwagę, restauracje kwitną i niektóre bankrutują oczywiście prawidłowo, a niektóre się rozwijają, prawda? I tak samo nie będziemy wiedzieli, czego będą uczyć nauczyciele w szkołach. My mamy zaufanie do rodziców. Mamy zaufanie do dyrektorów szkół, że w swoim interesie będą układali takie programy, które będą chwytliwe dla rodziców, prawda, posyłali do nich ze szkoły. Wierzymy, że nauczyciele wiedzą, jak te przedmioty wyłożyć. Wierzymy, że rodzice umieją wybrać sobie szkołę dla swoich dzieci. Oczywiście niektórzy nie będą umieli, tak samo jak niektórzy zaprowadzą do złej restauracji, gdzie dziecko się zatruje, no to trudno, prawda, to są ich dzieci. Ale my tego nie będziemy w ogóle kontrolowali, rozumie pani? W ogóle nie będziemy wiedzieli, gdzie pani dziecko się uczy, bo nas to nie interesuje, mamy zaufanie do pani, że pani jest matką swoją, pani chce dla niego dobrze i tyle. Jeżeli ktoś uważa, że minister edukacji wie lepiej od rodziców i bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ja oświadczam, że ten, kto bardziej kocha moje dziecko niż ja, nazywa się pedofil i pedofile nie będą mi decydowali o tym, czego się uczy moje dziecko. Otóż ja chciałem powtórzyć, bo w końcu nie odpowiedział pan jasno na to pytanie, które panu zadałem. Czy jest pan w stanie wziąć pod uwagę, jakby to powiedzieć. Pan powiedział, czy mam dostatecznie dużo rozsądku i pokory. Pokory tak. Nie mam w ogóle, rozsądku mam bardzo dużo. Także rozsądne argumenty oczywiście przyjmuję. Często się zdarza od pana usłyszeć, że pana poglądy może zrozumieć maksymalnie 15% wyborców. Tak. Natomiast mi się wydaje, że są sprawy, gdzie może pan mieć niemal 100% poparcia. Na przykład sprawa podniesienia tego wieku emerytalnego. No to każdy prosty człowiek powie... A tu się pan głęboko myli. Bardzo wielu ludzi mówi, a nie będziemy płacili dla tych emerytów, bo oni za dużo zarabiają i za długo biorą emerytury. Myli się pan całkowicie. Rząd ma całkiem spore poparcie w tej sprawie. Nie mówię, że ma większość, ale ma całkiem spory poparcie. Ale dobrze, no to jeśli nawet znaleźć inne przykłady, gdzie... Można. Gdzie tak. Może na czas wyborów skupić się na tych... Tak jest, na czas wyborów mamy przewidziane, że mamy mieć 5, 7, 9, bo założenie jest takie, taka słynna praca Franklina Juniora pod tytułem The Magical Number 7 plus minus 2, że ludzie są w stanie zrozumieć, naraz w pamięci 7 rzeczy mogą zrozumieć, durnie do 5, a geniusze do 9. Więc my sobie opracujemy 5 takich rzeczy. 5 rzeczy, o których będziemy mówili. Dla idiotów 3, prawda? A na zebraniach dla ludzi inteligentnych wyjątkowo to będziemy mówili o dziewięciu tematach. Ale to na okres, na 2 miesiące przed wyborami. Do jakiego kraju chciałby pan wyemigrować? Gdzie jest najlepszy ustrój obecnie, jeśli... Jak w Europie, to do księstwa Liechtenstein. A jak poza Europą, to szczerze mówiąc... Wszędzie tam socjalizm, także jakiś klimat jest się liczy. Kalifornia droga strasznie. Ale jak miał pieniądze, to klimat mi się w Kalifornii bardzo podoba. Albo gdzieś Azja, tylko tam z kolei strasznie parno, także musiałem się zastanowić głęboko. Pan, szczerze mówiąc, ja nie lubię z Polski wyjeżdżać. Nigdy nie znoszę wyjeżdżania z Polski. Wie pan, dlaczego ja nie lubię wyjeżdżać z Polski?
z bardzo prostej przyczyny. Ja nie chcę być idiotą. Otóż ja znam angielski dość dobrze. Znam jako tako rosyjski. Nawet można powiedzieć, że po dwóch tygodniach będę mówił bardzo dobrze. Rozumiem jeszcze kilka innych języków i potrafię się w nich porozumieć. Ale widzi pan, jak ja mówię w tym języku, to ja wiem, że mówię jak prostak. Ja panu coś powiem. Jeżeli do pana przychodzi ktoś i powie, że zna perfekt angielski, to ja mam dla pana propozycję. Niech pan weźmie sobie z Timesa ostatnią krzyżówkę i da mu do rozwiązania. I zobaczy pan, że nie rozwiąże. Mimo za perfekt angielski. Wie pan dlaczego? Bo jak się mówi w danym języku, no jak to mówi native speaker, to on używa drugich znaczeń słów, trzecich znaczeń słów, dwuznaczności. Tak mówi człowiek kulturalny. A jak ja mówię w pierwszych znaczeniach, to ja jestem cham. Ja nie chcę wychodzić na chama. Nie potrafię poderwać dziewczyny w obcym języku. No bo co mogę powiedzieć? I love you. No to potrafię, prawda? Kilka podobnych zwrotów, ale to mi się wydaje trochę prostackie. Prawda? Natomiast dziewczyny w Polsce udaje mi się podrywać dość sprawnie. No, dzięki pewnej elokwencji, właściwemu doborowi słów, prawda? Intonacji, która w każdym języku jest inna. Pan musi wiedzieć, że na przykład angielskie słowo green to nie jest to samo co polskie zielone. Jest bardzo wiele takich subtelnych odcieni, gdzie Polak nazwie to już zielonym, a dla niego to nie będzie green. Przesunięcie znaczeniowe istnieje na przykład w języku japońskim. Nie ma rozróżnienia między zielonym a niebieskim. Jest jedno słowo na zielony i niebieski, ale jest jeden kolor. Natomiast mają kolor ein, który oznacza kolor sosny na tle zachodzącego słońca, taki ciemno-smolisty kolor. Mają taką własną nazwę. Także każdy dzień ma inną barwę. Trzeba mówić, wie pan, to nie jest to samo. Otóż gdybym ja posiedział 10 lat w Ameryce, prawda? Tak jak kolega Fior, to ja pewno bym mówił po angielsku rzeczywiście perfekt, bo bym sypiał z Amerykankami, prawda? No tak, pillow English, pillow American w tym wypadku jest oczywiście niezbędną formą edukacji. Jeżeli co z tego, że, proszę pana, co z tego, że pan zna angielski, pan wygłosi referat, bo ja wykładałem na uniwersytetach amerykańskich. Ale co z tego, że ja mam ten wykład, skoro ja nie potrafię powiedzieć wyliczanki dziecięcej, prawda, albo nie wiem, jak jest butelka do karmienia niemowlęcia, się nazywa po angielsku, prawda? Nie znam podstawowych słów, które zna każdy Amerykanin, a ja go nie znam. Rozumiesz? Albo nie znam bajek, oczywiście. Znaczy teraz trochę to w Polsce są tam robione, prawda, Farmer in the Dell i tak dalej, ale to są maleńka ilość, prawda? Nie znam. Nie znam i nie mam wspólnego języka z tym dzieckiem, prawda? Także dlatego moje miejsce jest w Polsce. Prawda? Tutaj się urodziłem i tutaj, no, nie powiem, że jest mi dobrze z punktu widzenia politycznego, prawda? Ale odróżnimy państwo od kraju. To jest mój kraj, natomiast jest to wrogie mi państwo, które okupuje ten mój kraj. A miało być krótkie odpowiedzi, przepraszam bardzo. I ostatnie dwa pytania od słuchaczy. Bardzo fajnie, że na koniec takie pytanie odnośnie pana wykładu o Unii Europejskiej. Znam kilku przedsiębiorców, ludzi, którzy mówią, że bardzo chętnie by pana poparli, ale jest pan jednak przeciwko tej Unii. A patrząc z takiego człowieka prostego troszeczkę, powiedzmy, nieoczytanego, na fakty, czyli wzrost, że tak powiem, po wejściu do Unii, napływ kapitału zagranicznego, projekty współfinansowane przez Unię Europejską na każdym rogu, no uważają, że jest lepiej. Czy pan naprawdę uważa, że gdybyśmy nie weszli, to w tej chwili byśmy byli na takim poziomie materialnym, czysto materialnie patrząc? Przepraszam, w roku 1993 Polska nie zaczęła nawet flirtu ze wspólnotami europejskimi i miała tempo rozwoju 7,5%. W miarę przyjmowania ustaw europejskich zeszło nam do obecnych 2,5%. Co jest oczywiście efektem, no bo jeżeli w Niemczech, proszę zwrócić, Niemcy są tak samo narod jak my, ubierają się tak samo jak my, klimat jest taki sam jak my, tak samo jedzą samoszczaki z kapustą, tak samo żrą golonkę, tak samo piją piwo, tak samo chodzą albo nie chodzą do kościoła, prawda? No to bardzo podobni ludzie. No i jeżeli wprowadzimy do Polski taki samy ustrój jak w Niemczech, no to tempo rozwoju Polski spadło do poziomu niemieckiego. No to jest chyba oczywiste, jeżeli w takim samym społeczeństwie wprowadzimy takie same prawa, no spadnie. No i mam powiedzieć tym przedsiębiorcom, że gdyby nie Unia Europejska, gdyby nie okupacja Unii, to byśmy sami się... Niech pan nie wytłumaczy, że ile Unia Europejska dała Chińczykom, że się tak rozwijają? Ile w XIX wieku Unia dawała Amerykanom, że wyszły na pierwsze mocarstwo świata? Otóż ja powiem panu, i pan powie mi tak,
że dzisiaj Unia daje Afryce. I gdyby Unia w wieku XIX dawała Amerykanom, to dzisiaj Ameryka byłaby na poziomie Burkina Faso. Bo by się nauczyli, że pieniądze będą z darowizny. By się zdemoralizowali. Darmocha demoralizowali. Tak, mam daj. Argument a propos Afryki. Najbogatszy kraj Afryki, Botswana, ma konstytucyjny zapis zakazujący otrzymywania pomocy zagranicznej. I dlatego jest najbogatszy. Nie ma tam nic, tylko jest pustynia. Nie kombinuję. 2 miliony ludzi niecałe. Nie da się nic tam zrobić. No, mają brylanty, ale brylanty są mi w Kongo. Dzięki temu, że nie biorą pomocy, nie wolno tej pomocy brać, jest zakaz. Dzięki temu wyszli na pierwsze miejsce w Afryce. Więc uważam, że pomoc to w ogóle pomoc demoralizuje. Lepiej jak człowiek sam coś zrobi, prawda? A zwłaszcza mężczyzna. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To wszystko, dziękuję. Tak, to był komentarz od Jana Piora. No tak, ale to sam zrobić, ale jak się będzie robił tak całkiem samemu, to dziecka z tego nie będzie. I ostatnie pytanie od obecnego tutaj SS-ta. Ja chciałbym zadać pytanie takie może trochę teoretyczne, ale bardzo dużą uwagę w swoich wypowiedziach przywiązuje pan do krytyki demokracji do wychwalania monarchizmu. Tymczasem argumenty zarówno tam historyczne, jak na przykład to, że wolny rynek często się rozwijał w jednak państwach mniej lub bardziej niemonarchistycznych, typu Stany Zjednoczone chociażby. No nie do końca demokratyczne też, ale niekoniecznie autorytarne. Ale Szwajcaria na przykład. Tak. No tak, Szwajcaria, więc to nie jest, nie wskazuje na to, że to nie jest tak do końca jasne. Z drugiej strony też są argumenty teoretyków liberalizmu, takie bardziej teoretyczne, typu Ludwig von Mises, który też się opowiadał, widząc wady demokracji, opowiadał się raczej za demokracją niż za totalitaryzmem, więc wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, że rządy jednego człowieka sprzyjają demokracji. Czy warto kłaść aż taki nacisk, bo to jest jednak niepopularne w społeczeństwie, a wolny rynek może się rozwinąć w ten sposób i w jednym, i w drugim systemie i przynieść, chyba więcej korzyści przyniesie to, że jest wolny rynek, niż to, jaka konkretnie będzie forma rządów dokładnie. Przepraszam, jeszcze raz użyję argumentum per Hitlerum. Otóż Hitler wrzeszczał, że demokracja to są rządy złodziei i wygrał. To jest też fakt, także nie umiem. Natomiast mówmy sobie otwarcie. 99,8% państw to nie są demokracje. Znaczy to nie były demokracje w historii, mówię, bo dzisiaj to jest większość oczywiście. To taki przypadek dziwny mamy, że mamy dużo państw demokratycznych, co wynika z jednej prostej przyczyny, że jest bardzo duże bogactwo. Jeżeli pan płynie statkiem, i ma pan pełne ładownie, ma pan pełną kasę okrętową, jest piękna pogoda i wyleci za burtę kapitan i się utopi, to możemy prowadzić demokrację. I przez głosowanie, prawda, wszyscy będą głosowali, pasażerki też będą wybierały kapitana, wybiorą najprzystojniejszego, prawda, nic się nie dzieje. Natomiast, jeżeli jest burza, rafy na horyzoncie i są trudności, kończy się granina demokracji i zaczyna się, pazerki się chowają za plecy facetów, mówią, panowie, róbcie tam coś, prawda? Faceci szybko proszą, żeby pierwszy oficer przejął władzę i kończy się demokracja natychmiast. Otóż w tej chwili mamy nadmiar wszystkiego. Chcę przypomnieć, że jak ja byłem w waszym wieku, czyli trochę młodszy, to wszystkie gazety były pełne opisów, jak za 50 zł przyrządzić mężowi obiad, w którym byłyby co najmniej 4000 kalorii. Dzisiaj gazety są pełne przepisów, jak dołożyć do obiadu jeszcze 50 zł, żeby było nie 4000, a 2000 kalorii. Mamy nadmiar wszystkiego. Pokoje dziecinne pękają w szwach od niepotrzebnych zabawek, które zawalają dzieciom i rozpraszają ich uwagę i tak dalej. Mamy wszystkiego za dużo. I dlatego może być demokracja. W kraju, gdzie jest obfitość wszystkiego, może być nawet głupi ustrój, więc istnieje. Wielki filozof, największy filozof XX wieku, Mikołaj Dawila, powiedział tak. Znaczy, może zacznę czegoś innego. Powiedzmy, że lecimy, nie pójdziemy tak, tylko lecimy samolotem. I pasażerowie zarządzają wprowadzenia demokracji. Jak podnosimy prawą rękę, to pilot wolant w prawo, jak lewą, to wolant w lewo, prawda? Jak tupniemy, to orczyk w dół. No krótko mówiąc, demokracja. Czy ludzie by się zgodzili na demokrację?
Nie. Tymczasem o wiele łatwiej jest prowadzić samolot. W ciągu 2 tygodni można nauczyć człowieka od biedy prowadzenia samolotu. Rządzenie państwem jest trochę trudniejsze. Dlaczego ludzie godzą się na demokrację na pokładzie w państwie, a nie godzą się na demokrację na pokładzie samolotu? Otóż największy filozof XX wieku, czyli Mikołaj Dawila, powiedział tak. Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec, gdyby ból występował dopiero po roku. Otóż ponieważ katastrofa samolotu nastąpi po kwadransie odprowadzenia demokracji, a katastrofa państwa dopiero po 200 latach, a nawet czasami więcej, w Stanów Zjednoczonych po 200 z czymś, prawda? No to ludzie się godzą w swojej głupocie na demokrację, bo ich nie interesują przyszłe skutki tego wszystkiego. Także to jest taki argument i powtarzam, zarówno na poziomie demagogicznym, jak i na poziomie logicznym można tego bronić. Pytanie, czy to jest opłacalne przy wyborach, na te 3 miesiące przed wyborami? Być może nie. Mimo, że bardziej nie o to chodziło, bo argumenty przeciw demokracji są nam doskonale znane, argumenty wszyscy liberałowie właściwie byli przeciwko demokracji. Powiedzmy, też są znane, tylko mi chodzi o to, że czy to jest najważniejsza linia podziału, bo wydaje się czasem, że pan bardziej akcentuje ten podział na wolny rynek i socjalizm. Demokracja to jest ustrój, że tak powiem, minimaksowy. On dzięki temu, że jak grozi katastrofa, to ludzie tam się jakoś jednoczą, pozwala, że wybieramy najlepszą z najgorszych alternatyw. Wszystkich złych wybieramy najlepszą. Natomiast monarchia to jest duże ryzyko, bo monarcha może wybrać naprawdę zło. Prawda? Tylko w wyniku tego nastąpi selekcja monarchów, co wypadają, ich miejsce zastępują ci. A w demokracji selekcja jest niemożliwa. Większość zawsze będzie głupia i nie da się jej wyselekcjonować. Nie da się tych, którzy głupią, bo króla można otruć, prawda, zastrzelić, no są różne możliwości ze złymi królami, ewentualnie zesłać na... Jak otruć większość, prawda? To jest pewien problem. I dlatego... No ale oczywiście prosi odebrać im prawo głosu, nie? Niż truć. Jest to bardzo, bardzo humanitarne. Zareklamować. Za dwa tygodnie ukazuje się najlepsza, moim zdaniem, nie tylko moim, książka na temat krytyki demokracji, mity demokracji, napisana przez 2 libertarian holenderskich, Karstena i Beckmana. Rewelacyjna książeczka. 100 tam parę dziesiąt stron, 180 stron. A propos tego pytania, chciałem zapytać, jakie są zalety demokracji? Może powiedz jakieś zalety demokracji i wtedy pogadamy. No bo jest przecież, pamiętajmy bowiem, że przecież jest książka Kuhn Ledina, znakomita o demokracji. Hoppego, demokracji, bo który umarł, tak, oczywiście. Ale nie można. Cały błąd Hoppego polega na tym, że on przeciwstawia demokracji, no nie tak wprost, ale jakby monarchizm. Tymczasem przeciwieństwem demokracji, która jest socjalizmem. Oczywiście. Demokracja to jest ustrój kolektywny. Tak, to jest ustrój kolektywny, który prowadzi do socjalizmu. Właściwie można powiedzieć socjalizm. Przeciwieństwem demokracji jest indywidualizm, czyli oczywiście, rządy, tak, oczywiście. Wolność dla jednostki. Nie każdy wybiera. Co Janusz mówił, co do kogo obchodzą jakieś statystyki, czego się dzieci uczą? Przecież to już teoretycy dawno mówili. Friedman na przykład mówił, że przecież wolny rynek to jest też swoista demokracja. Ludzie głosują, ale uwaga, tam głosują tylko zainteresowani. Czyli głosuje ten, kto produkuje samochody Forda. I płaci za swój ten, głos. Ten, kto chce kupić samochody Forda i płaci za swój błąd. Tak. Natomiast w takiej demokracji głosuje kto chce, prawda? I nie można przez głosowanie ustalić, że w Polsce się zakaże sprowadzenia Forda. I głosują ludzie, których 90% w ogóle nie miało zamiaru kupić Forda, ani produkować Forda. A oni głosują. A czy chciałby pan na przykład, że panu buty demokratycznie dobierano? No nie. No. No dobrze, to bo ja chciałem w miarę krótko zadać pytanie, dlatego nie przytaczałem tych konkretnych argumentów, ale mogę powiedzieć, jakie argumenty chciałem przytoczyć. Dwa mogę. Więc pierwszy jest taki historyczny, to znaczy taki, że właściwie większość królów nie uprawiała jakoś wolnego rynku. To był... Pan powie zalety demokracji. Dobra, czyli zaletą demokracji jest z punktu widzenia teoretycznego, co przytaczał Ludwig von Mises w swoich pismach, jest proszę większa stabilność. Nie. Dobra, ale nie, no, że ja nie wymyśliłem tego argumentu. Ale powtórzę, bo ja nie usłyszałem. Więc jest w pewnym sensie mniejszy bałagan powodowany przez zmianę ustroju. Rewolucje obalające królów powodowały wiele ofiar.
powodowały też często załamania gospodarcze na wiele lat i tak dalej. Zmiana rządów demokracji zwykle jest dużo łatwiejsza. No nie, nie, zdecydowanie protestuję. Każde wybory powodują w Ameryce, że połowa narodu nienawidzi Obamy, a połowa nienawidzi tam Busha. W Polsce nienawidzą Kwaśniewskiego, potem nienawidzą rządzącego prezydenta Wałęsy, nienawidzą rządzącego Kaczyńskiego, nienawidzą w tej chwili Komorowskiego. Natomiast w monarchii jest król kochany przez wszystkich, prawda? Kochany przez wszystkich. Oczywiście są źli ministrowie, prawda? I teraz uwaga. Jeżeli król ma dość rozumu w głowie, to złych ministrów wypieprza na zbitą mordę. Natomiast jest niedobrze, jeżeli król zamiast słuchać głosów ludu, słucha swoich dworu, bo wtedy oczywiście się robi ten... To musi być rozsądny. Rozsądny. I tyle. Drugi argument. Także... Na drugi się chciałem powołać właśnie bardziej na historyzm, że wiele społeczeństw nierządzonych przez królów wprowadzało wolny rynek, gdzie władza królewska była ograniczona, jak w Wielkiej Brytanii. Proszę mi powiedzieć, jaka jest, na czym pana twoim zdaniem... Znaczy nie, ja mówię o przewagach demokracji nad autorytaryzmem. Dobrze, niekoniecznie, że to jest... Dlaczego przeciwieństwem demokracji... Nie, ale dobrze, ale przyjmijmy... Nie, bo pan Janusz często przyjmuje monarchię jako... Przyjmijmy ten poczuć. Ja już nie mówię o ilach Hoppego. Przepraszam bardzo. Ja uważam, że... Po pierwsze, co jest ważne, to jest, żeby były spełnione dwa warunki w państwie, czyli rządy prawa i wolny rynek. I żeby ani król, ani większość nie mogła tego zmienić. Jak są te dwa warunki spełnione, to może działać republika. Jeżeli działa republika, przecież demokracja, prawda? Działają prawa, rząd stoi na straży prawa i trzeba bardzo starannie odróżnić republikę od demokracji, co się po prostu zaciera całkowicie między republikami a demokratami. Prawda? Republika to jest... Znaczy, często się zdarza, że lud chce czego innego niż chce prawo. I w demokracji wykonuje się wtedy wolę ludu, a w republice wykonuje się prawo. To jest ta różnica między republiką a demokracją. Otóż Stany Zjednoczone były, co najmniej do nowego dealu, były bardziej republiką niż demokracją. Republiką. Tak. A teraz przeszły na demokrację i skutki tego zresztą widać, prawda? Skutki demokracja, tego. Jak powiedział, Póki panowały zasady bardziej niż wola ludu, ludzie znali te zasady, akceptowali, bo jak nie, to jak nie kochasz Ameryki, to wąt stąd, prawda? I ludzie akceptowali te zasady i to się tylko rozwijało. Dopiero jak ludzie zakwestionowali zasady, pozwolono im robić popsujki do konstytucji, prawda, które popsuły tę konstytucję w końcu, no to... Prawdziwym testem na tak zwaną demokrację jest to, że żeby można było żyć w kraju tak zwanym demokratycznym, nie będąc demokratą. To jest test. Demokracja jest przymusem. Nie da się z niej zrezygnować. Nie da się. Karol Marx wyraźnie powiedział, że na to, żeby budować socjalizm, wystarcza zbudować w kraju demokrację z domyślnym, a już wygłupia większość ten socjalizm wybuduje i miał rację. I Karol Marx miał absolutną rację. Ja chcę Państwu przypomnieć, że jak ja miałem, bo byłem w Waszym wieku mniej więcej, to myśmy się strasznie śmieli z marksistów. Znaczy marksistów ja w ogóle widziałem dwóch w życiu na studiach. Prawda? Siedzieli sobie w kącie. Nie, akurat nie Żydów. Siedzieli, ale u Żydówki studiowali. I studiowali tam ten marksizm, leninizm. W takich okularach to wszystko, tak talmudycznie. Natomiast nikt z moich znajomych nie traktował poważnie marksistwa i socjalizmu. Nikt. Ja byłem w środowisku, których nikt nie traktował tego poważnie. Otóż myśmy się śmieli z tych marksistów, że wasz Karol Marx to powiedział, że socjalizm będzie najpierw wbudowany w najbardziej rozwiniętych krajach Zachodu. A tu patrzy, w Chinach, w Rosji, w Polsce, tego. Idiota ten Karol Marx, nie? I Włodzimierz Bukowski, znany części z Państwa, prawda? Jeden z nielicznych prawicowych dysydentów sowieckich, powiedział, bo to było takie hasło, że nazywało się socjalizm naukowy. Otóż Bukowski mówił, że to nie może być socjalizm naukowy, bo gdyby on był naukowy, to by uczeni najpierw wypróbowali na psach. I myśmy się śmieli z tych... Proszę Państwa, myśmy się mylili w obydwu punktach. Socjalizm jest obecnie budowany w najwyżej rozwiniętych krajach świata, a został uprzednio wypróbowany na podludziach z Europy Środkowej i Wschodniej. Także polecam tę książeczkę, Mity demokracji. No,
Dobrze, to ja dziękuję, bo ja właśnie mniej więcej takiej odpowiedzi chciałem, chciałem usłyszeć ustosunkowanie się do problemu, które jest ważniejszym mniej więcej. No to większością głosów kończymy to spotkanie? Czy pan jednoosobowo? Tak, ja kończę jednoosobowo, ponieważ jestem prowadzącym tę audycję i... Tak, więc pan Janusz zebrał brawa od zgromadzonych, było słychać przed chwilą, myślę, przez ten mikrofon, który pan Janusz ma przypięty, bo ten przezornie wyłączyłem. A tu sam sobie biłem, no właśnie. Tak, więc ponad dwie godziny z panem Januszem Korwin-Mikkem, który jest naszym gościem na Contest Campie IV. Przypominam, jest dzisiaj sobota, 27 lipca 2012 roku. 28. Natomiast jeśli... przepraszam, 28, czyli na początku powiedziałem dobrze, teraz się pomyliłem. Tak, ale ja sam mówię też, że 28. Natomiast jeżeli jest teraz ta sama mniej więcej godzina, czyli 20:40 gdzieś tak, ale w środę 1 sierpnia, no to chwytajcie telefony, Skype'y, kontestacja.com, nazwa użytkownika na Skype'ie, bądź numer telefonu 222-195-321 i zapraszam na afterparty na antenie, czyli luźną dyskusję. Pan Janusz jeszcze, tak, proszę bardzo, jedno zdanie. Jak się mówi, demokracja to rządy głupoty. I w demokracji oczywiście rację ma nie racja, tylko większość, prawda? Otóż jest jeden przypadek, co najmniej jeden przypadek, w którym większość miała rację, znaczy wymusiła swoją rację nad arytmetyką. Przez głosowanie uznano, że 2 plus 2 jest 5. Przez głosowanie uznano. Było to konkretnie 31 grudnia roku 2000. Otóż 1999. Otóż każdy, kto umie liczyć na palcach, wie, że nowe tysiąclecie zaczyna się 1 stycznia 2001. Natomiast obchodzono je 1 stycznia 2000, bo większość tak uważała. Dwa razy obchodzono. W wyniku demokracji nawet arytmetykę udało się przegłosować. Tego, komuniści tego nie robili, nie było arytmetyki komunistycznej. A tutaj, proszę, jest arytmetyka demokratyczna. Tocqueville powiedział tak, że demokracja to jest taki ustrój, w którym dwa wilki i owieczka głosują, co będą jedli na kolację. Jefferson może Jefferson. Jefferson. Dobra. Tak, więc... Wyłączyć mikrofon i już. Więc nie mogą skończyć. Kończymy już definitywnie. Nikomu już nie daję mikrofonu. Dziękuję panie Januszu za prelekcję udział w sesji pytań i odpowiedzi. Dziękuję. Dzięki sile Radia Kontestacja mamy zagwarantowaną większość w Polsce. To jest istotne. Mówił Krzysztof Maciński, Weltbeititer. Do usłyszenia. Polnische Banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji.